Cześć, witajcie na kanale Wychowana w Prawdzie. Dzisiaj ze mną jest bardzo wyjątkowy gość, Szymon Matusiak. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać pomimo różnych trudności, że tutaj jesteśmy, że przyjechałeś, bracie, tutaj do mojego miasta, do mojego domu rodzinnego. Bardzo się cieszę. I zanim może oddam tobie głos, to powiem, że myślę, że nie ma Świadka Jehowy, takiego wybudzonego, który by o tobie nigdy nie słyszał. Bo brat Szymon Matusiak jest no, takim bardzo zasłużonym, jeśli chodzi o pomoc Świadkom Jehowy. I wydał szereg książek, publikacji. Jest chociażby tłumaczem tej książki, którą chyba każdy świadek zna. Kryzys sumienia. Szymon Matusiak przetłumaczył tę książkę. Autorem tej książki jest Raymond Franz, były członek ciała kierowniczego. Szymon Matusiak też przetłumaczył wiele innych chrześcijańskich książek, m.in. Davida Rida, byłego świadka Jehowy, Odpowiedzi dla świadków na podstawie wersetów. Jest też autorem i współautorem takich książek jak Zmienne nauki świadków Jehowy, Inny Jezus, Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, tak. Te książki w ogóle są chyba, nie wiem czy one są dostępne, ale niektóre publikacje są chyba na stronie Chleb z Nieba, nie? Można sobie je ściągnąć w PDF-ie. Tak, Davida można. Rida na przykład. Tak. No właśnie, więc wszystkie linki do tych książek czy publikacji ja umieszczę pod tym filmem, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Czy o czymś zapomniałam ważnym? A, jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że brat Szymon też udziela się, jeśli chodzi o współpracę z ośrodkiem edukacyjnym Apollos. Od 11 lat organizujecie takie konferencje w Bydgoszczy dla obecnych i dla byłych świadków Jehowy. Myślę, że na temat tej działalności Apollosa też sobie później powiemy. No ale zaczniemy, jeśli pozwolisz, bracie, od twojej historii, a później jakieś tam dodatkowe pytania jeszcze zadam, bo wielu świadków Jehowy zadaje mi różne pytania i też bym chciała znać twój punkt widzenia na kilka spraw. No to może zacznijmy od twojej historii. Jak to się stało? Może zanim zetknąłeś się ze świadkami Jehowy, jak wyglądało twoje życie wcześniejsze, zanim w ogóle wszedłeś w kontakt ze świadkami? Byłem wychowany w rodzinie rzymskokatolickiej. Niemniej jednak przypadła moja młodość wczesna na lata, w których w kraju pogłębiał się kryzys. Bardzo mile wspominam epokę gierkowską, lata 70., pierwszą połowę i jeszcze trochę później. Była taka jakaś nadzieja w ludziach, bardzo radosne wczasy z rodzicami. Muzyka też była bardzo pogodna, było dużo dobrej muzyki pop, ale później zaczęła się twarda walka z opozycją w Polsce i też walka opozycji z władzą. No i moja mama wraz ze mną słuchaliśmy z czasem Głosu Ameryki, takiej audycji, która była zagłuszana zresztą, i Radia Wolna Europa. Zaczęło się źle dziać w kraju. I jako młody człowiek byłem świadom, że są trudności. A ponieważ ukończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia, chciałem jakoś wykorzystać mój talent muzyczny też i wyrazić mój niepokój jako młody człowiek tym, co się działo. I napotkałem mojego później przyjaciela Ziggy Dasta, Zbyszka Całbeckiego, z którym założyliśmy pierwszy zespół punk rockowy w Toruniu, Odius and Larval. I po prostu mieliśmy próby, zaprzyjaźniliśmy się potem z członkami grupy Tilt, z Kazikiem Staszewskim i jednym członkiem obecnym grupy Kult i szeregiem innych kolegów, z Robertem Brylewskim, też założycielem grup Kryzys, Brygada Kryzys, Armia Izrael, i wspólnie razem z kolegami jeszcze z innych stron Polski tworzyliśmy taką pierwszą falę punk rocka i nowej fali, gdzie jako młodzi ludzie wyrażaliśmy jakąś swoją niezgodę na tę rzeczywistość, z tym, że u mnie to długo nie trwało, bo zainteresowałem się sztuką, starszy kolega Maciej z Warszawy, wybitny animator muzyki i kultury, zachęcił mnie, że sztuka to jeszcze coś, co ma w życiu sens, i zająłem się sztuką, zarówno plastyką, jak i poezją.
jak i muzyką elektroniczną, którą tworzyłem. I po prostu wówczas, zanim zostałem świadkiem Jehowy, byłem młodym człowiekiem, który próbował jakby te talenty wykorzystać. Byłem współorganizatorem pierwszego i drugiego festiwalu nowofalowych grup rockowych w Toruniu. Byłem razem z Grzegorzem Ciekowskim, moim kolegą z grupy Republika, w radzie programowej tego klubu i udzielałem się jak tylko mogłem, oprócz końcówki liceum i pierwszego roku studiów właśnie w tym zakresie. Niemniej jednak przeżyłem ogromne rozczarowanie, kiedy dziennikarz Polskiego Radia będący na festiwalu tych muzyków w ogóle nie był na moim koncercie, a liczyłem na to, że będzie, tylko poszedł pić alkohol razem z innymi ludźmi na zaplecze i takie inne porażki i niemożność wypłynięcia z moją muzyką, z moją pierwszą płytą spowodowały takie no, przygnębienie i poszukiwanie pewnego sensu w życiu głębszego. Okej. Okay. Ale pochodzisz z rodziny takiej katolickiej, tak? Tak, pochodzę z rodziny katolickiej. Mój tata uczył się w niższym seminarium duchowym i miał duchownym i miał dwa podejścia do wyższego seminarium, ale w końcu stwierdził, że nie widzi się w roli duchownego, woli zostać prawnikiem. Moja mama po prostu ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, tam mój tata studiował prawo i poznali się i ja jestem pierworodnym synem. Średni brat poszedł w ślady mamy, został nauczycielem muzyki, tak jak moja mama i muzykiem, a najmłodszy brat poszedł w ślady taty, jest zakonnikiem, jest dominikaninem, jest kapłanem katolickim. Także rodzina katolicka, zdecydowanie. Niemniej jednak ja jakoś nie potrafiłem się w katolicyzmie odnaleźć. Jako młody zresztą człowiek przez fascynację filmem, kulturą, muzyką oddaliłem się bardzo od Boga. Tak. Okej. To powiedz, jak wyglądało twoje zetknięcie się ze świadkami Jehowy i jakie to były też lata, ile miałeś lat wtedy? Więc moje zetknięcie się ze świadkami Jehowy to było pierwsze wtedy, kiedy kolega Maciej z Warszawy udostępnił mi literaturę Świadków Jehowy w języku angielskim, którą otrzymał od muzyka, wokalisty grupy Pere Ubu, Davida Tomasa. On mu udostępnił książkę, czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym i prawda, która prowadzi do życia wiecznego oraz Świadkowie Jehowy w XX wieku w języku angielskim. I ja się z tym zapoznałem tak z grubsza. I to trochę już zasiało pierwsze ziarno nauki świadków we mnie. Natomiast później, kiedy koledzy zaczęli się gubić i zniechęcać na skutek tego, że przemysł muzyczny był na nas zamknięty, stało się tak, że niektórzy koledzy zaczęli tak upadać, popadać w jakieś narkotyki czy w jakąś niemoralność i ja zacząłem się tym trochę przerażać. Poza tym byłem zniechęcony do własnych słabości, nie, mimo tego zaangażowania w sztukę, w muzykę, nie potrafiłem sobie radzić ze swoimi słabościami i grzechami i szukałem pomocy u Boga. I zanim zetknąłem się ze Świadkami Jehowy, szczerze oddałem się Bogu i wyznałem Mu swoje grzechy, nie mając głębszego poznania podstaw wiary, ani nawet elementarnej Ewangelii. Wiedziałem tylko, że muszę oddać się Bogu. Pomogła mi w tym książka Ellen White, Wielki Bój, którą dostałem od kolegi katolika, która coś pisała na ten temat, jakieś były wersety o przyjściu do Chrystusa, o nawróceniu się. No i lektura Pisma Świętego oczywiście. No i oddałem się Bogu tak, jak umiałem, tak, jak wiedziałem. I szukałem potem kontaktu, żeby to realizować, bo w kościele katolickim jakoś się już nie widziałem. Książka Ellen White mnie właśnie zniechęciła do kościoła katolickiego. Tam zwłaszcza był atak na kwestie figur religijnych i obrazów i na kwestie niedzieli czy soboty. Więc i jakieś inne kwestie inkwizycji, prześladowań heretyków. I już ta książka mnie nieco uprzedziła do katolicyzmu. No i ja postanowiłem odwiedzić kolegę, który chodził na
moje przesłuchania płytowe regularne, które miałem w klubie studenckim od nowa jako taki prezenter płyt. I ten kolega się okazało miał kontakt właśnie ze świadkami i on mnie z nimi skojarzył. Byłem na pierwszym zebraniu w stanie wojennym, który był dla mnie wstrząsem. To też spowodowało pewien problem we mnie, że trudno mi było się w tej rzeczywistości odnaleźć. Przerwano nasze studia polonistyczne, byłem na pierwszym roku i kolega mnie zaprosił, Krzysztof, mój taki dawny przyjaciel, na zebranie świadków Jehowy. Spodobała mi się ich prostota, ich wzajemna pomoc w trudnym czasie stanu wojennego. Też unikanie służby wojskowej, gdzie środowisko alternatywnych muzyków było generalnie przeciwne służbie wojskowej i wojnie. Także jakby wpasowywało się to w moją ówczesną jakąś świadomość. To, co świadkowie Jehowy prezentowali, wydawali mi się alternatywą dla rzymskiego katolicyzmu, który jakoś mnie w młodości za bardzo nie pociągał. Okej. Okay. I pamiętasz, jak twoje studium, świadkowie mówią biblijne, ale to tak naprawdę jest studium książki, wyglądało? Jaką książkę studiowałeś i jak ten cały proces wyglądał? Czy byłeś takim uczniem wnikliwym? Czy miałeś na tamtym etapie jakieś może wątpliwości już? Prowadzono ze mną studium na podstawie książki Prawda, która prowadzi do życia wiecznego. Wtedy te książki były bardzo skromnie wydawane w takiej okładce prawie jakiejś gumowej, przypominającej nawet linoleum. Tak na takim słabym trochę papierze, ale dało się czytać. Po prostu świadkowie Jehowy wtedy nie byli zalegalizowani. I ze mną założyli studium biblijne. Świadkowie, uczestniczył w tym nadzorca obwodu, który był przyjacielem domu, do którego trafiłem na to studium, gdzie mnie mój przyjaciel Krzysztof zaprowadził. No i po prostu to studium było interesujące. Pewne podstawy wiary zyskałem, jak to, jakie atrybuty ma Bóg. To było niepełne, ja z perspektywy czasu wiem. Ale zachęciło mnie to w ogóle do czytania Pisma Świętego i jestem wdzięczny tym ludziom, że poświęcali mi czas i uwagę. I wierzę, że oni nie mieli żadnych złych intencji względem mnie, nie chcieli mnie zwodzić, oszukiwać i tak dalej, ale wierzyli, że są na dobrej drodze i chcieli mi pomóc. I ja miałem to studium pierw z takim bratem Krzysztofem i jego żoną Heleną, no i po prostu uczyłem się tego z dużym zainteresowaniem. Chodziłem od razu też na wszystkie zebrania. Jako nieochrzczony wziąłem udział w ośrodku pionierskim. Pojechałem na wieś i chodziliśmy od domu do domu w okolicach Jabłonowa Pomorskiego. Bardzo wrosłem w tę społeczność. Była to bardzo taka serdeczna, ciepła i starsi ludzie byli bardzo przyjaźni względem mnie. No i dobrze się wśród nich czułem. Wydawało się, że ci ludzie mają żywszy kontakt z Pismem Świętym niż ci katolicy, których znałem wcześniej i są bardziej tacy dynamiczni w swojej wierze, bardziej aktywni. Widziałem też ich zaangażowanie, wiedziałem, że siedzą w więzieniach za odmowy służby wojskowej, także byli gotowi cierpieć za swoją wiarę. To mi wszystko, jako młodemu człowiekowi o bardzo niewielkim poznaniu religii, czy teologii, czy Biblii, zaimponowało. Tak. I pierw miałem studium właśnie, jak mówię, z bratem Krzysztofem i jego żoną Heleną, a później jeszcze ktoś inny ze mną prowadził i wtedy w sierpniu, 14 sierpnia 1983 roku na kongresie w Bydgoszczy przyjąłem chrzest. Niemniej jednak przyjaciel, który mnie wprowadzał do organizacji, ten pierwszy Krzysztof, powiedział, że jeśli nie mam tak za dużo czasu, żeby czytać całą literaturę, to najważniejsza jest Biblia. Bo myśl, strażnica to myśl ludzka, ona nieraz się zmieniała, a Biblia to jest taki fundament naszej wiary. Tak mnie bardzo zachęcił, a ja już wtedy zrezygnowałem ze studiów, ponieważ na drugim czy trzecim roku, już w tej chwili nie pamiętam, czekało nas i tak szkolenie wojskowe i byśmy tych studiów jako świadkowie nie zaliczyli, a byłem tam jeszcze z moim takim kolegą ze studiów, byliśmy już sympatykami świadków, jeden drugiego tam zachęcał i obydwaj zrezygnowaliśmy, co było ciosem dla naszych rodziców. I kiedy zacząłem pracować w Instytucie Ochrony Roślin, pracownik kwarantanny roślin, takim pododdziale,
miałem problem, żeby znaleźć czas na czytanie i właśnie Krzysztof, mój przyjaciel, zachęcił mnie przede wszystkim do czytania Biblii jako tego największego fundamentu. I ja jako sympatyk miałem pytania. Na przykład nie bardzo leżało mi pokolenie roku 1914. Nie potrafiłem tego ogarnąć, ale mimo wszystko, można powiedzieć, na zasadzie przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, ponieważ mieli pewne argumenty, które mnie przekonywały, wygasiłem w sobie te wątpliwości i zdecydowałem się na chrzest wodny. Z tym, że muszę powiedzieć, że skoro Krzysztof mnie zachęcił do czytania Biblii, zacząłem robić sobie notatki z lektury Biblii i z czasem, już niedługo po chrzcie, coraz więcej takich było kwestii odnajdywanych przeze mnie, zwłaszcza w Nowym Testamencie, które nie do końca przystawały do doktryny świadków, ale powiem tak. Organizacja Świadków Jehowy daje dużo pracy człowiekowi, dużo zajęcia i dość szybko rzuciłem się w wir pracy i później już były zadania, sługa pomocniczy, regularny pionier pomocniczy 3,5 roku, później starszy zboru i w zasadzie pracy było tyle, że na osobistą refleksję nad Słowem Bożym już po chrzcie za dużo czasu nie było. To właśnie tyle. No właśnie, to jest ważne, że Świadek Jehowy ma tyle różnych obowiązków, zwłaszcza jako pionier, ma pewne kwantum godzinowe. To za twoich czasów to kwantum wynosiło 50 godzin czy więcej? Stały pionier miał 90 godzin za moich czasów, pomocniczy 60 i ja przez 3,5 roku byłem regularnym pionierem pomocniczym i maksymalnie prowadziłem 7 studiów biblijnych co tydzień. Także rodzice się już o mnie martwili, katolicy, że ja po prostu tutaj, można powiedzieć, się spalam. A poza tym zostałem pobity ze względu na to, że byłem świadkiem Jehowy. I sprawa, otarła się nawet o sąd. Ojej, to nie wiedziałam, że aż takie miałeś Tak, miałem prześladowania. przyjaciela, Mariusza mieszkał i mieszka dalej w Toruniu, który był kolegą niektórych takich miejscowych pijaczków i kiedy został świadkiem Jehowy, to porzucił. I jeden z nich, który był postrachem trochę okolicy, upatrzył sobie mnie, ponieważ ja odwiedzałem tego Mariusza, że to ja jestem winowajcą, że ja zepsułem go z porządnego pijaczka, zrobiłem jakiegoś świadka, do sekty go Stracił wciągnąłem. kolegę. Tak, więc po prostu mnie pobił, groził ze śmiercią nawet, kazał mi na kolanach przepraszać wiarę katolicką, zapytał, co ja głoszę. Powiedziałem, że wtedy, tak w chwili takiego zagrożenia, powiedziałem to, co uważałem w głębi serca za najważniejsze, że Chrystus umarł za wszystkich, także za ciebie. To gdzieś w głębi serca wiedziałem, że jest najważniejsze, mimo całego nauczania. No i po prostu sprawa zakończyła się w ten sposób, że poprosiłem sąd o łagodny wymiar kary. Człowiek ten dostał rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Razem z nim i kuratora sądowego, razem z nim wróciliśmy jednym tramwajem. Życzyłem jemu i jego narzeczonej wszystkiego najlepszego. A dlaczego sprawę podjąłem z powództwa cywilnego? Ponieważ on zagrażał nawet starszym osobom. Nadzorca obwodu powiedział, że nie mogę tego tak dla siebie tylko traktować, ale potraktować to jako zabezpieczenie innych ludzi Innych. przed jego aktami. Tak. I tak to się stało i to wszystko pokojowo zostało, że tak powiem, rozwiązane. Także cierpiałem, mogę powiedzieć, za swoją wiarę. Dość ciężko zostałem pobity. To nie słyszałam tego wcześniej o tej sytuacji, ale bardzo mi się podoba to, że trafiłeś na takiego akurat Świadka Jehowy, tego swojego przyjaciela, który właśnie to powiedział, że strażnica to jest myśl ludzka, że tutaj ona się może zmieniać, nauki się zmieniają, a Biblia jest tym słowem natchnionym, które się nigdy nie zmienia. To jest naprawdę cenne usłyszeć coś takiego, dlatego że nie każdy, niestety nie każdy Świadek Jehowy ma takie właśnie podejście. Najczęściej, przynajmniej tych, których ja spotkałam, no to Biblia, ale studium osobiste to nie sama Biblia, ale w połączeniu z publikacjami, nie? Także super, że ta myśl ci została. No to
to opowiedz, jak wyglądało twoje życie w organizacji, no bo wiemy też, że byłeś starszym przez wiele lat i jako ten starszy usługiwałeś. To może opowiedz o tym czasie troszkę. Więc byłem starszym zboru, takim można powiedzieć sercem pasterza. Autentyczną troskę miałem o ludzi. Nie potrafiłem obojętnie przejść wobec osoby starszej, chorej i tak dalej. A jeszcze zainspirował mnie kiedyś taki film, który co prawda mówił o warunkach protestanckich. Był to film Pray TV Roberta Markowica, bo są dwa filmy o tym temacie, o takim tytule, który pokazywał wartość osobistego kontaktu przełożonego w zgromadzeniu z członkami. Żeby się osobiście interesować, żeby nie mieć takiego dystansu. I to bardzo mną wstrząsnęło i też wpłynęło też na moją służbę. I autentycznie miałem taką troskę, kochałem tych starszych ludzi, też świadków Jehowy, ale też pomagałem młodzieży. Byłem na ośrodkach pionierskich z młodzieżą. Mieliśmy wielu świadków Jehowy, dzisiaj może nie zna tych realiów. Jeździliśmy na wieś, mieszkaliśmy w namiotach na terenie jakiegoś brata i chodziliśmy głosić. Mieliśmy też takie spotkania bardziej, żebym powiedział tak, rozrywkowe, gdzie mogliśmy się trochę odprężyć, jakieś zabawne skecze, jakieś humory. Mhm. Także było trochę rozrywki i spędzaliśmy wspólnie czas, ale dużo spędzaliśmy na głoszeniu. I ja kiedyś prowadziłem jeden czy drugi taki ośrodek. Poza tym zatroszczyłem się trochę o młodzież, bo miała problemy z doborem muzyki, a ja jako były muzyk trochę mogłem też powiedzieć. Wyświetlałem im pewien film amerykański na te tematy, także miałem serce i dla starszych, i dla młodszych. Wygłaszałem wykłady regularnie w zborach, nie tylko w swoim na Bydgoskim Przedmieściu, ale też w innych. Prowadziłem też szkołę teokratyczną. No i składaliśmy wizyty pasterskie co najmniej raz do roku wszystkim członkom zboru i nie składaliśmy tak schematycznie z jakąś strażnicą, tylko naprawdę pytaliśmy, jak się czujecie, jak wam się wiedzie. Były to takie serdeczne rozmowy, głosiciele, członkowie zboru się cieszyli, że ich odwiedzamy. Co więcej, przez 9 lat przemawiałem na kongresach, tych zgromadzeniach okręgowych do 5 do 7 tysięcy ludzi. No też nazywano mnie etatowym mówcą pogrzebowym, bo przez dłuższy czas usługiwałem na pogrzebach, ponieważ drugi brat, który dużo usługiwał, powiedział, że tylko na życzenie zmarłego będzie usługiwał, więc często byłem znany z tego, że byłem tam na cmentarzu komunalnym w Toruniu, bo z Torunia się wywodzę. Najtrudniejszy taki dział służby, mogę powiedzieć, to były jednak komitety sądownicze. To było trudne zadanie, nieraz takie smutne, ponieważ mieliśmy do czynienia z ludzkimi problemami, ludzkimi grzechami i nie zawsze jako starsi dojrzeliśmy do tego, żeby się tym zajmować. Nie zawsze mieliśmy taką mądrość. Na przykład dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że w kwestii uzależnień na przykład od alkoholu czy od nikotyny trzeba ludziom dać więcej czasu niż to zwykle w zborach świadków się daje na człowiekowi na otrucie, na uleczenie z tego. Więc dzisiaj już jestem mądrzejszy o tę wiedzę, o doświadczenie. Znam zresztą też terapeutów bieżących, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień. Dzisiaj już więcej wiem, ale w tamtym czasie byłem rzucony, że tak powiem, na głębokie wody. Musiałem usługiwać i no radziliśmy sobie tak, jak sobie radziliśmy. W niektórych komitetach sądowniczych udało się komuś pomóc i mile wspominam ten czas, że te osoby potem zrobiły postępy, pokonały jakieś trudności w swoim życiu. Można było wyciągnąć do nich przyjazną taką dłoń, pomocną dłoń, a czasami no, nie udało się i czasami przyznam ze wstydem, nie wszystko co robiłem w tych komitetach no, budzi jakieś moje zadowolenie. Wstydzę się niektórych rzeczy, które robiłem. Niektóre osoby osobiście przeprosiłem za to, że uczestniczyłem w niektórych komitetach po latach. Zwłaszcza takiego brata Leszka przeprosiłem, bo to był mój pierwszy komitet, byłem początkujący, bardziej się przysłuchiwałem. On został wykluczony za odstępstwo. Po latach go spotkałem i przeprosiłem, a on się w ogóle na mnie nie gniewał. Dzisiaj wiem, że ten brat zasługiwał na inne potraktowanie. On miał pewne słuszne wątpliwości i słuszne uwagi, także nie było to takie złe z jego strony.
W każdym razie to był trudny dział. Inna rzecz jeszcze, która się wiązała, to była sprawa transfuzji krwi. Kiedyś mieliśmy taką sytuację jako starsi, że pewna siostra miała odbyć operację na panewkę biodrową, wymianę panewki biodrowej. To jest dość masywna operacja. I my jako starsi mieliśmy dostęp do hemacelu, środka tak zwanego krwiozastępczego. Dzisiaj wiem, że to jest środek uzupełniający osocze, ale no, mogę powiedzieć, dzięki Bogu Stwórca zmiłował się nad tą siostrą ze świadków i pomyślnie odbyła operację i była zdrowa później już w tym zakresie. Uczestniczyłem też w Komitecie Budowy Sali Królestwa. Wykonywałem nawet takie prace jak kładzenie siatki rapica, takie typowo budowlane, które mnie nauczyli starsi bracia, bardziej doświadczeni. Także też miałem konkretną funkcję, o ile pamiętam, byłem sekretarzem tej budowy. Po latach to się trochę zaciera, ale uczestniczyłem w różnych działach służby, a jednocześnie nigdy staram się nie zaniedbywać osobistego czytania Biblii, osobistej modlitwy. I mogę powiedzieć, że wielu świadków Jehowy bardzo mile wspominam, bo byli dla mnie gościnni, życzliwi, pomocni. I mogę powiedzieć, że wielu było dla mnie błogosławieństwem od strony takiej czysto ludzkiej, jak właśnie jakaś pomoc, jakieś wsparcie, jakaś gościna. Także uważam, że jest tam wielu wartościowych i szlachetnych ludzi. Mogę mieć zastrzeżenia bardziej do systemu niż do samych ludzi, którzy często są bardzo szlachetni i chcą szczerze służyć Bogu. Tak, dokładnie. Chciałam jeszcze o jedną rzecz, tak, może to jest trochę taki poboczny temat, ale wspomniałeś, że jak byłeś pionierem, to prowadziłeś 7 studiów w tygodniu, tak? Tak. To dzisiaj jest chyba marzenie każdego pioniera, bo ja na przykład studiowałam z pionierką specjalną, która prowadziła studium chyba tylko ze mną przez pewien czas, mimo że to było, ona wyrabiała 130 godzin. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda i tak chciałam Cię podpytać, z czego Twoim zdaniem to wynika, że w tych latach 80., wczesnych 90., no było chyba ogromne zainteresowanie świadkami Jehowy. Dzisiaj to zdecydowanie przygasa. Powiem tak, już w stanie wojennym, w którym ja zostałem świadkiem Jehowy w latach stanu wojennego, szereg osób poczuło się zdezorientowanych, zagubionych w rzeczywistości. Była trudna rzeczywistość, były duże niedostatki, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Stano w kolejkach, nawet po papier toaletowy. Były kolejki i komitety kolejkowe do rzeźnika, więc wiele było takich rzeczy i ludzie szukali odpowiedzi, szukali podstawowych pytań, odpowiedzi na podstawowe pytania, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest sens życia i rzeczywiście było o wiele większe zainteresowanie. A po upadku tak zwanego komunizmu, bo ja osobiście uważam, że w Polsce był taki bardziej ustrój mieszany, taki ostry komunizm nie był, może tylko w pewnych okresach, to tym bardziej ludzie niektórzy szukali Boga, szukali pomocy i też czasami określone sytuacje życiowe powodowały poszukiwanie Boga, jak rozpad rodziny, śmierć kogoś bliskiego, a czy inne tego rodzaju egzystencjalne problemy. Okej. Okay. A czy podczas swojej służby pionierskiej, bo ty bardzo dużo głosiłeś, czy zdarzało ci się spotykać nawróconych chrześcijan, chrześcijan ewangelicznych czy protestanckich, którzy no, znani są z tego, że no, bardzo dobrze znają Biblię, no, w końcu jeden z filarów protestantyzmu, sola scriptura, tylko pismo. I zastanawiam się, jak te twoje rozmowy wyglądały z tymi ludźmi, którzy na pewno też kochali Słowo Boże. Czy coś może zasiało jakieś ziarno wątpliwości podczas takich rozmów? Bardzo dobre pytanie. Więc pamiętam, jak w 80. bodajże 4 lub 5 roku odwiedzałem zainteresowanego Świadków Jehowy, który miał na imię Andrzej i jednocześnie miał kontakt z Adwentystami Dnia Siódmego. I pastor Jacek Lipka, pastor adwentystów, który potem wyemigrował za granicę, nie głosił mi w ogóle adwentystycznych nauk, tylko przytoczył mi werset z Biblii Warszawskiej z Ewangelii Jana, 14 rozdziału. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, i zaakcentował to głosem, byłbym wam powiedział.
zasiał już wtedy takie prawdy biblijne, mimo że to był adwentysta, w ogóle mi nie głosił szabatu, dziesięciny, ograniczeń pokarmowych, wskazywał mi na takie prawdy typowo ewangeliczne. Zwrócił mi jeszcze uwagę na to, kim jest Chrystus z listu do Kolosan, drugi rozdział, werset 9, że w nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. Ja wtedy byłem dość niedojrzały, bo jestem 62 rocznik, wtedy miałem 23 lata, byłem początkującym, gorliwym świadkiem i sobie myślałem, tak, no z adwentystami tak się nie zgodzę, Ellen White mnie do końca nie przekonała, więc no zepchnąłem dość podświadomości te wersety. Później miałem do czynienia z innym pastorem adwentystów, Henrykiem, no nie powiem nazwiska, bo to nieważne, który też wskazał mi na pewne prawdy i wskazał mi jeszcze historycznie, że już Ignacy z Antiochii, uczeń apostoła Jana, nazywa Chrystusa Bogiem wprost. I zwrócił mi uwagę jeszcze na werset z Dziejów Apostolskich, że Chrystus tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba, czyli że przyjdzie widzialnie. I jeszcze szereg rzeczy mi powiedział. Potem byli inni chrześcijanie, którzy przekazali mi pewne rzeczy. Na przykład zaczęli działać w Toruniu chrześcijanie jeszcze wtedy ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, który to zbór na Wrzosach w Toruniu, w takiej dzielnicy, zmienił nazwę, jak cała ta część Kościoła Zjednoczonego, na Kościół Ewangeliczny Chrześcijan. Więc był taki brat Stefan, który stał z Bibliami, z literaturą i głosił mi Słowo Boże. Starał się jak mógł. I też chodziłem od drzwi do drzwi po wsi Rozgarty i po wsi Przysiek pod Toruniem. I pewnego razu były takie dwie sytuacje, które były bardzo charakterystyczne. Starsi wiekiem krewni Janka i Bogusi, wierzących z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, byli tam potem moi zresztą przyjaciele, Henryk i Genowefa Warchałowie, kochani ludzie, i powiedzieli coś o Ewangelii. I ja byłem jeszcze z takim bratem Jankiem ze Świadków Jehowy i powiedzieli, chcielibyśmy się spotkać z wami w niebie. A ja powiedziałem, a ja też. A To brat ciekawe. Janek mówi, a ja bym chciał być na ziemi. I już to był pierwszy sygnał dla siostry Bogusi, że tu chodzi jakiś nietypowy świadek. Potem odwiedziłem Bogusię, to była gospodyni tam mieszkająca, i rozmawiamy z nią. Ja jako świadek, jako pionier mówię, że trzeba wzywać imienia Bożego, żeby być zbawionym. A siostra Bogusia mówi, a czy wystarczy wzywać imienia Pańskiego, żeby być zbawionym? A ja mówię, nie, bo drugi list do Tymoteusza mówi, drugi rozdział, werset 19, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I to poszło po sznurku. Bogusia zachęciła siostrę Ewę Tołobińską, żonę pastora Tadeusza Tołobińskiego, i ciocię Osińską, emerytowaną nauczycielkę, i przez 7 lat te trzy siostry się za mnie wiernie modliły. Ciocia Osińska mnie znała, bo podchodziłem, bo ona w takiej przyczepie kempingowej sprzedawała literaturę chrześcijańską i Biblię na placu Rapackiego w Toruniu, a Ewa mnie na oczy nie widziała, a mimo to 7 lat się modliła. I to wszystkie doświadczenia, także spotykanie się z takimi niezależnymi zielonoświątkowcami na dyskusję, gdzie dzisiaj można powiedzieć, część jest w kościele zielonoświątkowym, a część w kościele braterskim, i jeszcze część w Kościele Chrystus dla wszystkich po rozłamie, który tam nastąpił, to spotykanie się z takimi braćmi jak współautor toruńskiego przekładu tzw. Biblii Toruńskiej, brat Karol Czarnowski, czy też niektórzy inni, też zaowocowało zasianiem pewnych myśli. I uwierzcie mi, że po prostu Duch Święty przypomniał mi w chwili kryzysu te wszystkie wersety, które ludzie zasiewali mi w sercu, nawet po kilkunastu latach. Wiem dokładnie, o czym mówisz, bo ja miałam dokładnie to samo, że gdzieś tam właśnie Bóg stawiał takich różnych chrześcijan na mojej drodze i wszystko to, co oni mówili mi, chociażby Ewangelia Jana, trzeci rozdział o nowonarodzeniu, początkowo czytałam to i zupełnie nie rozumiałam, a później dopiero zaczęłam to rozumieć, ale właśnie w odpowiednim momencie te wersety się przypominają. To jest naprawdę niesamowite. Czyli ci chrześcijanie gdzieś tam się pojawiali i jakieś ziarna wątpliwości w twoim sercu zasiewali.
A co było takim, mówiłeś też, że prowadziłeś notatki swoje takie osobiste, że czytałeś Biblię, mimo że miałeś bardzo mało czasu, ale jednak poświęcałeś na to czas. I czy pamiętasz, co było takim jakimś może punktem kluczowym, że zacząłeś się zastanawiać, może to jednak nie jest prawda, może ta organizacja jednak nie jest kierowana przez Boga? Więc muszę powiedzieć, że był punkt pośredni, który polegał na tym, że otworzyłem się na część literatury innych wyznań. Ciocia Olsińska i brat Stefan sprzedali mi, już nie pamiętam, który z nich, książkę Krzyż i Sztylet Davida Wilkersona, pastora, który w Nowym Jorku nawracał gangi niebezpieczne, młodzieżowe. No i książkę Nikki Cruz opowiada. I te książki wstrząsnęły mną, bo pokazywały, że dzisiaj człowiek Boży może być prowadzony przez Ducha Bożego niemal tak samo jak w czasach dziejów apostolskich, w czasach Nowego Testamentu. I ja się otworzyłem na to. Tym bardziej, że byłem oddany Bogu zanim miałem kontakt ze świadkami i osobiście wierzę, że miałem pewną więź z Bogiem jako świadek, jak najbardziej, nie zaprzeczam temu, miałem. Może z Chrystusem nie miałem, ale z Bogiem tak. I powiem wam tak, i zacząłem mieć przygody z Bogiem od czasu, kiedy się otworzyłem. I to był krok też w kierunku postępu. Polegało to na przykład na tym, że wyjechałem z mojej dzielnicy bydgoskie na Rubinkowo do dzielnicy w Toruniu, na drugie Rubinkowo, żeby odwiedzić pewnych przyjaciół z organizacji świadków. Nie zastałem ich w domu i miałem wewnętrzny głos, że mam odwiedzić pewną matkę i córkę, które w pobliżu mieszkały. Odwiedziłem je. Ta córka była bardzo zasmucona, bardzo tak przygnębiona. Zacząłem ją pocieszać psalmami, innymi budującymi wersetami. Na koniec się uśmiechała, a jej matka powiedziała: bracie, Bóg ciebie tu przysłał. I zacząłem mieć takie doświadczenia z Bogiem, gdzie kierował mnie do kogoś, chociaż ja nie wiedziałem, że on jest w potrzebie. Odwiedziłem też pewne kiedyś małżeństwo świadków. Czułem wewnętrzny przymus, żeby do nich pójść. Oni powiedzieli: chcieliśmy do ciebie zadzwonić, ale się wstydziliśmy zadzwonić do ciebie. I Duch Boży na ciebie działa. I też byli w punkcie krytycznym. I ta rozmowa, te zachęty, to budowanie takie wpłynęło na to, że pokonali te trudności. Także miałem takie doświadczenia, to jakby zbliżyło mnie do Boga. Niemniej muszę jedno powiedzieć, że czasami się bardziej otwierałem, czasami mniej, bo podlegaliśmy też pewnemu nauczaniu na kongresach i w Tak. ogóle na szkoleniach dla starszych, i czasami się bardziej otwierałem, czasami się bardziej zamykałem. Najbardziej niezwykła historia, jaka jest ze mną związana, jest taka, że w 1994 roku na prośbę Kościoła Braterskiego w Toruniu byłem tłumaczem jako starszy zboru i świadek wykładu biblijnego przez protestanckiego ewangelicznego kaznodzieję Mike'a Bartona. Oni się zastrzegli, że nie będą przy mnie się modlić, nie będą nic religijnego robić, bylebym przetłumaczył, bo nie mieli żadnego tłumacza. To był ewenement na skalę światową. Przyjaciele ze świadków mówili, że w Ale ekumenizm czy, no właśnie, czy ty nie miałeś z tego tytułu problemów wszedłem. To znaczy, ja ze tylko zboru świat? powiedziałem najbliższym przyjaciołom, oni trochę skrytykowali, ale to byli bardzo serdeczni ludzie i nic z tym nie zrobili. Czyli przetłumaczyłeś brata nawróconego chrześcijanina, który miał jakiś tam Tak, miał wykład, tak? przesłanie, które mnie nawet zbudowało. I co ciekawe, po 10 latach, w 2004 roku go spotkałem i on mi powiedział: wiedziałem, kim byłeś. I tłumaczyłem go znowu, już jako chrześcijanin nawrócony. Tak. Wow, no to naprawdę niezwykła przygoda i takie niezwykłe spotkanie. A ten chrześcijanin, to mogę powiedzieć, był szczególny. Wydawał pismo Światło Życia tu w Polsce. Miał taką misję. Ja tam za granicą był wydawcą, pisarzem. Wydawał takich klasyków chrześcijańskich, więc taki brat pogłębiony i zarazem praktyczny, bo pomagał biednym ludziom w Afryce,
miał taką służbę, że kopano, drążono dla nich specjalnie studnie z wodą, pomagano im pokonywać trudności życiowe. Także poznałem bardzo ciekawego człowieka. Także teraz nie żałuję oczywiście, że tłumaczyłem go, chociaż nie było to po linii świadków, no można nie, powiedzieć. Zupełnie nie. Ale naprawdę ci ludzie byli bez pomocy, nie mieli ani jednego tłumacza i mówię, a muszę być miłosiernym Samarytaninem. Angielski się przydał. No, to super. Bo ja tak się zastanawiam, jak musiało wyglądać takie wybudzanie się w czasach, bo to były lata takie pewnie późne, tak? 90., kiedy Tak, zacząłeś późne mieć te 90. wątpliwości. Nie było YouTube'a, nie było czegoś, co dzisiaj nazywamy materiałem odstępczym. W jaki sposób ty zacząłeś też się tak edukować o samej organizacji? Czy miałeś w ogóle jakiś taki lęk w sobie, że może nie powinieneś czegoś czytać? No bo świadkowie mają takie blokady, bo cały czas jest im mówione, że to jest demoniczne, to jest odstępcze i tak dalej. Więc miałem blokady. Pewnego razu mój brat rodzony, średni, Robert, przyniósł książkę 30 lat w niewoli strażnicy Wilhelma Schnella. Bałem się to wziąć do ręki, powiem szczerze. Ale sytuacja dojrzała wtedy, kiedy Bóg zaczynał mi otwierać oczy na pewne rzeczy. Jedna z pierwszych rzeczy była taka, że byłem w ośrodku prowadzonym przez świadków Jehowy wakacyjnym, przez jedną siostrę ze świadków, i tam doszło do pewnej takiej rozmowy i uznałem, że pewna siostra ze świadków z Niemiec potrzebuje pomocy. I ja starałem się to załatwić po linii służbowej, przez nadzorcę wody, przez biuro działu. I próbowałem pomóc tej siostrze, ale ona się zwróciła do mnie. Ja nie zbudowałeś mnie tym, bracie. To nie jest zgodne z Ewangelią. Chrystus by tak nie postąpił. I wszyscy byli zadowoleni. Moi starsi zboru, nadzorcy obwodu, biuro oddziału, z tego jak to załatwiłem, bo to było według linii służbowej, a ta siostra mi pokazała, że to nie jest zgodne z duchem Ewangelii. I Bóg tak mi otwierał oczy, że my jako starsi nieraz postępowaliśmy w sposób taki małostkowy, jak niekiedy faryzeusze czy uczeni w piśmie, a niekiedy osoby, z którymi się stykaliśmy, miały szerszy horyzont widzenia i bardziej przypominały Pana Jezusa niż my jako starsi. Więc po prostu tak to zauważyłem. I mogę powiedzieć tak, takim innym czynnikiem przebudzającym właśnie były takie obserwacje życia zborowego, na pewno, ale też muszę powiedzieć, że odciążyłem się od służby. Bo muszę jedną rzecz powiedzieć bardzo wyraźnie. Przez dłuższy czas byłem jedynym starszym zboru. Dostaliśmy pewnego nadzorcę obwodu, który robił czystki w zborach i zdjął nam ze starszego jednego brata, a potem drugiego i zostałem sam. I miałem 70 głosicieli w zborze, kolejki się do mnie ustawiały. Niektórzy świadkowie żartowali, że jestem dowodem na istnienie Trójcy, bo byłem nadzorcą przewodniczącym, nadzorcą służby i sekretarzem w jednej osobie. To mocny żart. Tak, oni oczywiście źle to rozumieli, bo to trzy osoby, a nie jedna. W każdym razie miałem tak dużo służby, że rodzice już wtedy zupełnie się martwili, że ja w końcu gdzieś tam zachoruję poważnie. W każdym razie dłuższy czas to trwało, ale przydzielono mi dwóch braci z innego zboru. Nadzorca obwodu zatroszczył się o mnie. I ci bracia upatrywali kolejnych braci na stanowiska starszych i wtedy właśnie mój głód duchowy, który od pewnego czasu odczuwałem, głód większego poznania Słowa Bożego, lepszego poznania Boga, mógł się zrealizować. Na czym to polegało? Zacząłem zamawiać literaturę biblistyczną, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Jakieś leksykony do hebrajskiego, do greki, jakieś encyklopedie biblijne, jakieś inne pomoce, także książki teologiczne. I zacząłem pogłębiać swoje poznanie, miałem wtedy więcej czasu. Poszedłem też na kurs biblijnego języka hebrajskiego, a później nowotestamentowej greki. I mogłem pewne rzeczy poznać bliżej, bo czułem pomimo tego, że w organizacji świadków byłem ceniony, że miałem literaturę i polską, i w języku angielskim, i wydawało się, że wszystko, co może osiągnąć starszy zboru, osiągnąłem, bo w Toruniu mówiono, że tylko ja i jeszcze jeden brat to są od każdej trudnej sprawy, że do nas można w pełni przyjść, zaufać. No i
Udzielałem się też jako starszy zboru w pomocy osobom uzależnionym, także muszę powiedzieć tutaj z tym, że ja już to robiłem trochę inaczej jako otwarty, już taki naprawdę biblijno. Chciałem im pomóc w ogóle jako ludziom, bez względu na to, czy zostaną świadkami, czy nie. Więc to mi bardzo pomogło, a gdzieś w 1999 roku zacząłem odczuwać głęboki kryzys. Zacząłem rozumieć, że Bóg jest absolutną światłością i prawdą i stanę w Jego obliczu prędzej czy później i żadna półprawda przed Nim się nie ostoi i muszę wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. Bo miałem zapisane na kartce, przepisane z notatnika najważniejsze pytania, na przykład o wzywaniu Jezusa Chrystusa, gdzie jest szereg miejsc w Nowym Testamencie, w chrześcijańskich pismach greckich, o modlitwie do Niego, gdzie znalazłem takie miejsca, o Duchu Świętym, czy był udzielany tylko przez ręce apostołów, czy nie tylko, o tym, czy Izrael będzie zbawiony w czasach ostatecznych i wiele innych pytań. I mój przyjaciel, nie ujawnię jego imienia, powiedział, ty lepiej z tymi pytaniami nie udawaj się do Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica, bo jeszcze ciebie zdejmą ze starszego, a my lubimy, jak ty usługujesz. A miałem namiastkę tego, ponieważ nadzorca obwodu, który mnie wyniósł do godności starszego, kiedy mu zadałem kilka trudnych pytań, był bardzo nerwowy i chciał mnie zaraz zdjąć ze starszego po jakimś, nie wiem, tylko po za zadanie pytania. Po dwóch latach mniej więcej usługiwania, czy roku. Także miałem namiastkę tego, że te pytania nie są zawsze, tak delikatnie mówiąc, mile widziane. Ale do czego zmierzam? Miałem w kopercie te pytania i modliłem się do Boga. Nawet ze łzami w oczach, bo czułem, że coś jest nie tak, że gdzieś tu błądzę, że nie chciałbym rozminąć się z prawdą. I przyszła do mnie też taka myśl, że choćbym daleko zawinął w ślepą uliczkę, zawsze muszę się upokorzyć, przyznać, że błądziłem i wycofać. I zacząłem te pytania analizować, a miałem już grecko-polski Nowy Testament, wielki słownik grecko-polski do Nowego Testamentu, inne pomoce. I cały czas, pamiętajcie, modliły się za mnie te trzy chrześcijanki oraz niektórzy inni, bo wiem o tym. Na przykład ci, którym tłumaczyłem Mike'a Bartona. I to było to, że zacząłem te wątpliwości, wyjąłem pytania z koperty i zacząłem wątpliwości rozstrzygać w oparciu o te narzędzia, instrumenty badawcze, które miałem. I stopniowo wszystko jak domek z kart, jedna doktryna za drugą upadały. Pierwsza doktryna, co do której już miałem dawno wątpliwości, to była, czy ludzie będą odpowiadać przed sądem Chrystusowym czy Bożym za swoje uczynki za życia. Takie wersety jak z listu do Rzymian, 14 rozdział, gdzie jest powiedziane, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I inne, które wyjaśniały, że po zmartwychwstaniu ludzie będą odpowiadać za czyny, które popełnili za życia, przemawiały do mnie za tym, że będziemy odpowiadać, że to nie jest tak, jak Organizacja Świadków głosi, że w chwili śmierci to już jest anulowane, te wszystkie czyny sprzed śmierci. To pierwsza rzecz. Druga, która mi opadła, to chronologia roku 1914. To już dawno dość mi upadło. Potem pogląd, że Chrystus jest Archaniołem Michałem. Nadal wierzyłem, że jest Archaniołem Michałem, ale w sensie funkcji, a nie natury anielskiej. Byłem gotowy jako starszy zboru przyjąć już wcześniej, że jest zwierzchnikiem aniołów, ale sam ma naturę boską, a nie anielską. Ale wtedy, kiedy przyszedł na mnie kryzys, to te wątpliwości, które miałem już wcześniej, były małe w porównaniu z tym, co się stało. Dość szybko upadła u mnie nauka o dwóch klasach zbawionych. Zrozumiałem, że wielka rzesza z Księgi Objawienia także jest przed tronem, także jest przed barankiem i znajduje się w niebie tak samo. I zrozumiałem, że nie ma dwóch klas zbawionych, że jak mówili z Efezjan 4, rozdział werset 4, jesteśmy powołani do jednej nadziei. Przemówiła do mnie przypowieść Pana Jezusa o robotnikach w winnicy, z 22 rozdziału Ewangelii według Mateusza, że wszyscy otrzymali tę samą zapłatę, nawet ci, co przyszli na ostatnią godzinę. Więc zrozumiałem, że dla wszystkich jest jedna nadzieja, jedna nagroda, nie ma jakiejś klasowości wśród ludzi wierzących. I to otworzyło mi oczy. A zarazem było to problematyczne, jak możecie sobie wyobrazić. Miałem serdecznych przyjaciół w organizacji i no, nie zawsze mnie rozumieli.
tym, co po prostu A się ze miałeś mną taką działo. zaufaną grupę, na przykład wśród świadków, z którymi mogłeś tak szczerze porozmawiać o tym, Tak, co miałem odkrywałeś? bardzo serdecznych, bliskich przyjaciół, z którymi mogłem w zaufaniu porozmawiać o tych moich wątpliwościach. I oczywiście rozmawiałem z tymi dojrzalszymi, ale z tymi może mniej doświadczonymi też, którzy byli przyjaciółmi i chcieli wiedzieć, co mi w duszy gra, bo przyjaciół się interesuje. No i po prostu reagowali takim zasmuceniem. Taka przyjaciółka kiedyś powiedziała, mojego przyjaciela żona: Szymon, nie opuszczaj nas. To były no, takie rozdzierające słowa. Także ciężkie to było doświadczenie, znaleźć się tak, można powiedzieć, na wylocie, i wtedy stała się niesamowita rzecz. Ja już pewne rzeczy rozumiałem. Dostałem od pewnego chrześcijanina książkę Kryzys Sumienia, i muszę tu powiedzieć, że chciałbym tu serdecznie wspomnieć brata Piotra Piotrewicza z Chełmży, który teraz mieszka w Prabutach, który regularnie mnie odwiedzał, próbował mi głosić Ewangelię. Temu człowiekowi jestem dozgonnie wdzięczny. On mnie poznał przez brata Karola Czarnowskiego, który, jak mówiłem, jest tłumaczem Biblii Toruńskiej, i on zaczął mi głosić, zaczął mi próbować mówić. Ja się trochę bałem tego, ale w końcu, kiedy się otworzyłem, udostępnił mi książkę Kryzys Sumienia, i tak to się zaczęło. I on był wielką pomocą dla mnie. Doświadczenie Piotra, jest taki program na kanale Jak Barejczycy, i jeszcze bodajże dwa inne filmy z Piotrem. W każdym razie wielu próbowało mi głosić. Poza tym czynnikiem, który mi pomógł, było to, że miałem wspaniałego przyjaciela. Jeszcze wtedy nie był takim bliskim przyjacielem. Razem z pewnym Waldkiem z organizacji Świadków odwiedzaliśmy Tomka, którego zainteresowałem nauką Świadków już w latach 80., bo był na moim terenie i interesował się taką samą muzyką jak ja. Wtedy to było New Romantic, trochę alternatywna muzyka. I ten Tomek, odwiedzaliśmy go z pewnym bratem Waldkiem, też zresztą muzykiem. I Tomek po prostu zainteresował się bardziej Biblią. I my też się interesowaliśmy bardziej Biblią. I stwierdziliśmy: słuchajcie, chłopaki, no już dość się naczytaliśmy literatury strażnicy. Może tak byśmy przestudiowali gruntownie List do Rzymian. I wzięliśmy się za List do Rzymian, mimo że to nie było po linii organizacyjnej, i z tym Tomkiem, katolikiem, rozważaliśmy, mając cztery komentarze na stole. Dwa protestanckie i dwa katolickie. I to, co my odkryliśmy, to całe bogactwo tam, które się znalazło, spowodowało, że dla mnie strażnica, wybaczcie, była bardzo uboga w porównaniu z tym bogactwem, jakie nie tylko było w samym Słowie Bożym, ale też w komentarzach biblistów. Kiedy zobaczyłem, jak wielka mądrość przez wieki była w chrześcijaństwie głoszona wśród biblistów, teologów i kaznodziejów, to stwierdziłem, że nie ma co porównywać jednego dziedzictwa z drugim. I Tomek przeżył, mój przyjaciel, nawrócenie do Chrystusa, Ten i katolik. tak, i stał się jako katolik, świadomie wierzącym katolikiem, skupiającym się na Słowie Bożym, na więzi z Panem Jezusem. A po prostu ja odkryłem Chrystusa i to słowo mnie uleczyło. Miałem problem jako świadek, że za bardzo brałem sobie do serca krytykę. I czasami czułem się taki nieszczęśliwy, jak ktoś mnie mocno krytykował. A kiedy przestudiowaliśmy ósmy rozdział Listu do Rzymian, że jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby z nim nie miał nam darować wszystkiego? Któż będzie potępiał? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? I takie inne myśli, ósmy rozdział 31 wersetu, uleczyły moje zranione serce. Powiem szczerze, Słowo Boże ma niesamowitą moc. Tak. I po prostu to studium też wspólne, i to, że Tomek był mi tak życzliwy, rozumiał mój ból, zawsze mnie odprowadził na przystanek, zawsze zrobił jakieś tosty, bo powiem szczerze, zapadłem na depresję lękową. Przez 9 miesięcy, będąc na wylocie z organizacji, cierpiałem na depresję lękową. Miałem kłopoty nawet z wychodzeniem z domu i chodzeniem ulicą i powrotami, bo nie umiałem sobie poradzić, dojrzeć do tej decyzji, żeby wyjść. Tak. Nawet się na pewnym etapie, powiem szczerze, nie jestem jakimś supermenem,
wycofałem z tych poszukiwań. Na pewnym etapie nie wyrabiałem, nie Bo było dawałem to zbyt rady. emocjonalnie trudne w tym Zbyt czasie. to było trudne, bo traciłem przyjaciół, już jakieś pogłoski o mnie chodziły. Zrezygnowałem też ze starszego, musiałem zrezygnować. I tu muszę powiedzieć, pewien czynnik doprowadził do tego, że musiałem zrezygnować ze starszego. Pojawił się młody brat ze świadków Jehowy, Andrzej, który powiedział, że zawaliła mu się organizacja. On był z przeciwległej strony Torunia. Znałem jego i jego mamę, i trochę jego brata. I ja mu powiedziałem, wiesz co, to jestem w podobnej sytuacji. A on mówi, a jak chyba zostanę ateistą? Mówię, że nie ma takiej potrzeby. Są inni chrześcijanie, a ja już zacząłem powolutku odwiedzać jako starszy zboru i świadek niektóre zbory, żeby zorientować się, czy jest jakaś alternatywa, niektóre kościoły, żeby czy warto w ogóle w jakimś kierunku innym iść, czy może zostać gdzieś na marginesie organizacji. Zacząłem takie nieśmiałe wizyty robić, tym bardziej, że zachętą był dla mnie jeden pastor baptystów, Adam z Torunia, który, kiedy potrzebowaliśmy Biblii dla osób ze wschodu, które przyjechały na kongres międzynarodowy, bez problemu podał adres i nie pytali skąd jesteśmy, dali nam pełno tych Biblii dla tych ludzi ze wschodu. Także taka postawa niektórych pastorów, niektórych chrześcijan mnie zachęcała. I co mogę powiedzieć, że właśnie ten Andrzej, ja go zachęciłem, poszliśmy na spotkanie zorganizowane przez Głos Prześladowanych Chrześcijan, organizację, która pomaga chrześcijanom prześladowanym. Bardzo był zbudowany i potem, no, mogę powiedzieć, za moim pośrednictwem poznał swoją przyszłą żonę, bo skierowałem go do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, gdzie już się pojawiłem na pewnym koncercie i na paru nabożeństwach. No i tak się to stało, że po prostu, no, nie podobał się ten nietypowy sposób pomagania bratu Andrzejowi, jego mamie Marysi, starszym zboru, i no, musiałem zrezygnować i zresztą uważałem, że już nie mogę, bo jako starszy zboru nawet czasem wysługiwałem się pewnymi braćmi, bo danego materiału z czystym sumieniem nie mogłem prowadzić, a niektóre jak prowadziłem, musiałem korygować, bo sumienie już mi no nie właśnie. pozwalało. Tak, to tak było i to było właśnie bardzo pomocne. To mi też otworzyło oczy, bo ten młody człowiek był maturzystą, źle funkcjonował psychicznie, kiedy się mu załamał ten świat organizacji, a mimo to bardzo szybko starsi go usunęli ze zboru, pozbyli się kłopotu. I to mi też jeszcze bardziej otworzyło oczy. Że o niego tak nie walczyli, a być Tak. może o osoby, które były na jakichś stanowiskach, były bardziej potrzebne, o te może zabiegali bardziej. To była taka stronniczość czasami, nie powiem, że zawsze, ale znam sytuację, kiedy młoda dziewczyna dokuczała innej młodej siostrze, dlatego że jej wujek był w Regionalnym Komitecie Budowy. Czasami byli równi i równiejsi. Nie powiem, że zawsze, bo byli też bardzo uczciwi i prawi starsi zboru i świadkowie, do których nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Ale czasami, wiecie, jak to w środowisku ludzkim, różnie bywa. Tak. No tak jak w ogóle słucham twojej historii, to jakby od razu przebija coś takiego, że ty nie byłeś nigdy takim człowiekiem organizacji, że tak jak powiedziałeś, oddałeś swoje życie Bogu jeszcze wcześniej, po prostu uważałeś, że widocznie ta organizacja jest jakąś tam pomocą może w posiadaniu takiej relacji z Bogiem, że tutaj są ludzie, którzy są uczciwi, którzy prowadzą moralne życie, co jest prawdą, bo świadkowie faktycznie są znani z takiej swojej uczciwości. Wiadomo, różne przypadki się tam zdarzają i to na pewno robi wrażenie. Ale jednak ta prawda biblijna była dla ciebie ważniejsza, mimo że byłeś, tak jak powiedziałeś, szanowany, ceniony w zborze i miałeś tam chyba dobrze. Ludzie cię lubili i miałeś przyjaciół, więc wyobrażam sobie, że to musiała być bardzo trudna decyzja, żeby odejść, żeby to zostawić, bo na pewno wiedziałeś, z czym to się wiąże i że tych przyjaciół niestety stracisz. Tak, tu muszę dodać, że zacząłem korespondować z Raymondem Francem po przeczytaniu Kryzysu Sumienia, bo ta książka, chciałbym to wszystkim powiedzieć, ona nie jest w ogóle napaścią na świadków Jehowy. Tam nie ma agresji, tam nie ma żadnej nienawiści, tam jest bardziej smutek z powodu pewnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, pewnych błędów, pewnego systemu. I z takim szacunkiem Raymond Franc napisał. Kiedy go trochę poznałem, zacząłem z nim korespondować, to był bardzo pomocny, bardzo życzliwy i to też było jakąś tam pomocą. A to, co mówisz, świadkowie byli formą realizacji
mojej pobożności, która zaistniała wcześniej, i kiedy przestali zdawać egzamin, i teraz powiem, co było dla mnie najważniejsze. Nie było jakichś ze mną konfliktów. Ja byłem i jestem pokojowo usposobionym człowiekiem. Jako świadek też byłem. Nie było jakiegoś z mojej strony etycznego nadużycia czy czegokolwiek takiego. Natomiast problem był taki, że najważniejsze pytanie, jakie sobie zadawałem, to było takie: jaki jest Jezus Chrystus? Kim On jest? I moje odkrycie przebiegało stopniowo. Pierwsze odkrycie było takie, że istniał, że na pewno nie jest aniołem, ani archaniołem, że nie ma natury anielskiej. Drugie odkrycie, dalszy krok, gdzie się pogłębiło to zrozumienie, i szczególnie prorok Ewangelii Jana był pomocny w zestawieniu z listem do Kolosan, 1:15, że Chrystus istniał przed wszystkimi rzeczami, przed wszelkim stworzeniem i wszystko powstało za Jego pośrednictwem i przy Jego aktywnym współudziale, takim aktywnym pośrednictwie w stwarzaniu, i że jest w naturze Syna Bożego niestworzony. Jest zrodzony, że pochodzi od wieczności, że nie miał początku w czasie. I końcowy etap był taki, kiedy zobaczyłem go, że ma boską naturę jako ojciec i również można go w całej pełni nazywać Bogiem, co przekonały mnie teksty biblijne bardzo. Na przykład przywołany już tutaj Jacek Lipka, który mi przytoczył list do Kolosan, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Ten tekst do mnie z całą mocą wrócił. Jeszcze czytałem komentarze do niego w języku angielskim i zobaczyłem go w Grece, której się uczyłem też, i nabrałem wyraźnego przekonania, że to, co w moim przygnębieniu mogę zrobić, bo zmagam się z przygnębieniem, traciłem przyjaciół, traciłem dobrą opinię, to paść na kolana i przeprosić Pana Jezusa, że tyle lat głosiłem nieprawdę na temat Jego natury i na temat Jego dzieła. I powiem tak, to było światło w tunelu. Pan Jezus rzeczywiście mi się objawił. Oczywiście uwierzyłem w Ewangelię. I ta łaska, której doświadczyłem, jest naprawdę wielka, bo ja byłem jednym z filarów działalności świadków Jehowy w moim rodzinnym mieście Toruniu. I tutaj Bóg mnie dotknął i wyprowadził z tego przygnębienia całkowicie i dał mi radość z tego, że Bóg stał się nie dla mnie tylko Jehową, ale stał się dla mnie kochającym Ojcem. Tak. A ja Jego dzieckiem, przyjętym do Bożej rodziny. A Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Także mogę powiedzieć, że ten kryzys, jaki przechodziłem, też swój kryzys sumienia, tu powiedziałaś, nie było pomocy. Było słowo nadziei, kwartalnik słowo nadziei. Tu muszę z wielkim szacunkiem i uznaniem powiedzieć o bracie Tadeuszu Połgęsku, byłym pionierze specjalnym, byłem zastępcą nadzorcy obwodu, który mnie w 2000 roku ugościł w Gdyni, odwiedziłem go i no, udostępnił mi te czasopisma, kwartalnik Słowo Nadziei. Może ja się z nim, z czymś bym nie zgadzał wtedy, może bym się z czymś nawet na pewno nie zgadzał dzisiaj, ale jego wkład jest niezaprzeczalny. Jego kwartalnik był takim, jednym z niewielu materiałów dla świadków Jehowy szukających prawdy biblijnej. Były owszem katolickie materiały, ale nie wszystkie były jednakowej dobrej jakości. Były nawet takie trochę skrajne, jak pana Kundy i Szczepanowskich. Pismo Święte przeczy nauce świadków Jehowy. To była nieco taka skrajna publikacja. Natomiast brat Tadeusz wydał pierwsze wydanie Kryzysu Sumienia. Potem ja uczestniczyłem w przygotowaniu książki Kwestia czasów pogan. Poza tym miał swoją książkę Zanim zostanie świadkiem Jehowy, przeczytaj. I można powiedzieć, ta suma tego wszelkiego dobra, które mnie dotknęło ze strony też chrześcijan wyrozumiałych, była taka wspaniała jest siostra Jola w Toruniu, która mieszkała z siostrą Iloną i siostrą Beatą i nieraz mnie zapraszały na rozmowy. Potem też była siostra Dorotka, modliły się za mnie, wspierały mnie duchowo. Po prostu widziały ten mój kryzys wiary i były wyrozumiałe. I po prostu pierw odwiedzałem je jako zainteresowane światło biegowe, a potem no, już z nimi czułem wielką wspólnotę ducha. Tak. Także Szymon i Ola, tacy przyjaciele i inni, którzy byli dla mnie pomocą, chrześcijanie z różnych wyznań, którzy spędzali ze mną czas, pokazywali mi, że nie będę sam, że miejsce przyjaciół, których tracę w organizacji, będę miał innych i coraz lepiej zacząłem funkcjonować. I przyszedł moment przełomu. Przyszedł moment przełomu, kiedy to już nie chodziłem na zebrania. Starsi
wymagali ode mnie, żebym jednak chodził. Potem przyszedł taki moment, że zażądali, abym określił się na piśmie, jaki jest mój obecnie stosunek do świadków. Wyznaczono dwóch sympatycznych starszych zboru już wcześniej, żeby rozmawiali ze mną. Nadzorca obwodu ustalił taki porządek, żeby rozmawiali ze mną, jak to mój stan duchowy. Nadzorca obwodu próbował mi coś sugerować, ale ja wybrałem dobrze z tej rozmowy. Nie dałem się jakby oskarżyć. No i starsi zbory byli bardzo mili. Najmilszych wybrał, jakich tylko mógł z Torunia. Ale potem miejscowi starsi zboru już wymagali ode mnie deklaracji na piśmie. I z każdej rozmowy ze mną szły doniesienia do nadarzyna. No i ja po modlitwie, mając też kontakt z Kościołem Chrześcijan Baptystów w Toruniu, dobry, byli też mi pomocą, uczestniczyłem tam w studium biblijnym, było interesująco prowadzone i miałem dobre rozmowy z jednym z pastorów, który odbywał właśnie staż na pastora. Po prostu pozbierałem myśli, modliłem się i napisałem taki list, pełen szacunku dla świadków Jehowy, wdzięczności za to, co poznałem, ale jednocześnie kilka zastrzeżeń wymieniłem. Co do nauki o dwóch klasach zbawionych, co do natury Chrystusa i co do spekulacji prorockich prowadzących do jedynozbawczości organizacji, że rzekomo Tak. ją wybrano. Podziękowałem za te dobre rzeczy, wskazałem, że muszę zgodnie z książką Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, uzgadniać swoje wierzenia, jak Berejczycy z Biblią. I wyraziłem szacunek i podziękowanie, ale powiedziałem, że z czystym sumieniem nie mogę nikomu już tej organizacji polecać i jej reprezentować. No i miałem spotkanie z dwoma starszymi zboru. Bardzo, tak mogę powiedzieć, fair się zachowali, porozmawiali, jak mają rozumieć to pismo, czy nadal uważam się za świadka Jehowy. Rozmawiali ze mną w duchu łagodności. Ja powiedziałem, że słuchajcie, bracia, nie mówcie czasem, że jestem odstępcą, ponieważ ja jedynie odrzucam nowinkarskie nauki Russella i Rutherforda, których nie znali chrześcijanie pierwszego wieku, ani żadnego później. Dopiero gdzieś to od XIX się pojawiły takie nauki. No i powiedziałem, że gdybym dzisiaj miał się posługiwać ówczesną książką, była to wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, musiałbym ją bardzo ocenzurować. Wtedy jeden z nich, który był moim przyjacielem, odprowadził mnie ze smutkiem. Mówi, żal, że się rozstaniemy. Taki był przyjacielski. Później zadzwonił jeszcze do mnie nadzorca przewodniczący. Powiedział, że ustalili na spotkaniu, że ja się sam odłączyłem od organizacji. Powiedziałem temu bratu, słuchaj, ja chcę mieć z wami dobre relacje. Ja sam takiej decyzji nie podjąłem. I zobacz, zastanów się dobrze, czy dobrze robicie. Bo zobaczcie, strażnicy i w literaturze Świadków Jehowy pochwalani są dysydenci, którzy ze względu na sumienie nie zgadzali się z jakimiś naukami Kościoła katolickiego przykładowo. Na przykład anabaptyści, Jan Wycliffe czy inne postacie. Kiedy ja obecnie ze względu na sumienie nie zgadzam się z pewnymi naukami, każecie mi odejść. Czy to jest konsekwentna postawa? Nie umiał mi na to pytanie odpowiedzieć. Poszedłem jeszcze pożegnać się na zebranie. Niektórym wręczyłem moje pismo, które skierowałem do starszych zboru i w pokoju odszedłem. I tak to się skończyło. To było w grudniu 2001 roku, po 18 latach, po z Wow. góry 18 latach członkostwa, a jeżeli liczyć od początku kontakt od stycznia 82 roku, no to zajęło prawie 20 lat. Także sporo lat i sporo energii młodego człowieka właśnie No cała poświęciłem młodość, dla tej tak. społeczności, chociaż muszę jedno powiedzieć, ja to robiłem szczerze dla Boga. Ja nie, ja robiąc to wszystko i dla ludzi też, robiąc to wszystko, nie miałem na celu służyć jakiejś organizacji. Ja działałem w ramach w jej strukturach, niemniej ja to robiłem szczerze z gorliwości dla Boga.
Myślę też, że jeszcze w tych czasach, kiedy byłeś świadkiem, ta organizacja też była zupełnie inna niż teraz. Tak nie podkreślano tej lojalności wobec organizacji. Ona tak zdawała się jednak stawiać na relacje z Bogiem. Dzisiaj to już wygląda inaczej. Jakby organizacja Bóg używa się praktycznie wymiennie. Nie? Ja tutaj tak na chwilkę wrócę do tego kryzysu sumienia, bo tutaj jest właśnie bardzo fajnie napisane. Brat Raymond Franz z ciała kierowniczego powiedział, jakby ta książka jest o tym, tu jest napisane konflikt między lojalnością wobec Boga, a lojalnością względem swojej religii. On znalazł się w takim momencie jak ty, że musiał wybrać, czy jest lojalny względem organizacji, czy jest lojalny względem Boga. I tak chciałam cię zapytać, co ty byś poradził takim świadkom Jehowy, którzy są też właśnie w takim, są tacy zagubieni, bardzo się boją, bo na przykład zostali, tak jak ja, wychowani w tej religii i od dzieciństwa im mówiono, że to są bardzo niebezpieczne materiały. Co ty byś powiedział takim osobom, które mają taki lęk w sobie, żeby w ogóle sięgnąć po materiały, na przykład chrześcijańskie, nie? Do czego mógłbym te osoby zachęcić? Jeśli mają taki lęk, to może na siłę niech się nie przemagają. Niech sięgą po prostu po wydanie Pisma Świętego w innym przekładzie i bardzo uważnie czytają, może z jakimś notatnikiem, może z ołówkiem w ręku i z gorliwą modlitwą. Zwłaszcza oczywiście chodzi o księgi Nowego Przymierza, tak zwanego Nowego Testamentu. Niech na nowo poznają. W ostatnich latach obserwuję wspólny mianownik dla wielu nawróceń świadków Jehowy i ich sympatyków. Czytają po prostu Nowy Testament w innym przekładzie niż przekład Nowego Świata. Nie czytają w wielu publikacjach Kryzys Sumienia czy innych, chociaż to czasami też czytają. I odkrywają, kim jest Jezus Chrystus, na czym polega Ewangelia, że jest to Ewangelia łaski Bożej. I odkrywają inne prawdy biblijne, korzystając z samego Pisma Świętego. Później przychodzą jakieś materiały. Ja bym powiedział tak, niedobrze jest, kiedy jest za dużo tych materiałów wtórnych, kiedy Pismo Święte jest usuwane w cień. To już przerabialiśmy w organizacji. No właśnie. Ale też internet jest najeżony mnóstwem materiałów różnych też samozwańczych nauczycieli, różnych sekt, różnych odłamów, mężczyzn, którzy mają parcie na szkło, chcą zaistnieć, chcą być jakimiś nowymi niewolnikami, biernymi, roztropnymi dla innych. Po prostu jest pełno takich rzeczy i najbezpieczniej jest czytać Słowo Boże, a tych mówców słuchać w internecie, którzy, jak powiedział apostoł Piotr, jeśli ktoś przemawia, niech przemawia jak Słowo Boże. Jeśli mówcy ci nie wtłaczają do Pisma Świętego swoich myśli, tylko je zrozumiale objaśniają dla innych i w sercu czujemy po modlitwie, że jest to zgodne z kontekstem i badamy to, jak Berejczycy, no to można korzystać z takich materiałów. No, myślę, że to jest super, chyba najlepsza rada, bo faktycznie Pismo Święte działa z mocą i jeżeli ktoś jeszcze jest taki zagubiony, to może właśnie dać się zwieść po raz drugi czy po raz trzeci, wpaść gdzieś w sidła jakiegoś charyzmatycznego nauczyciela gdzieś tam w internecie i to mogłoby być bardzo zgubne, a faktycznie Pismo Święte się broni, także to jest chyba najlepsza rada, jaką może usłyszeć taki... Tak, jeszcze co podpowiem. Mi pomocne były audycje Polskiego Radia, obecnie jest to program drugi, gdzie w niedzielę o godzinie 8 były nabożeństwa różnych kościołów nadawane. Ja się trochę oswajałem z chrześcijaństwem, tu szczególnie mile wspominam kazania niektórych baptystycznych kaznodziei jak Andrzej Seweryn, gdzie były bardzo zrównoważone, bardzo biblijne, więc jako świadek się oswajałem. A poza tym, co mogę powiedzieć? Jest takie wydawnictwo jak Oficyna Wydawnicza Vocatio, Vocatio się pisze, Vocatio się czyta z łaciny, które opublikowało masę pomocy biblistycznych. I można śmiało z nich korzystać. To są narzędzia bardzo pomocne. Czy to na przykład leksykan biblijny Fritza Reineckera, czy jakieś inne pomoce. Naprawdę są to takie, które nie stanowią zagrożenia dla wiary świadka Jehowy, a raczej pomogą mu pogłębić poznanie. Żeby to wszystko odbyło się w taki sposób spokojny. Ważne jest też wyciszenie się przed Bogiem, nie szukanie od razu odpowiedzi na wszystkie pytania,
Mogę powiedzieć, że te lata, w których ja wychodziłem z organizacji, było mniej pomocy, nie był łatwy dostęp do internetu. Ja korzystałem z uprzejmości misji LifeWorlds, gdzie przychodziłem na czas, kiedy jednej pracownicy nie było i udostępniano mi możliwość korzystania z internetu, bo w domu go nie miałem. I parę rzeczy sobie tam, no wiele rzeczy znalazłem, ale mogę powiedzieć tak, wróćmy do źródeł, do Słowa Bożego, do modlitwy Tak. i szukajmy żywego Boga. Tak, bo to, co jest na przykład dla mnie niezwykłe, o czym nie miałam pojęcia jako świadek Jehowy, to to, że Chrystus jest Bogiem i że my możemy do Niego się zwrócić w modlitwie, że to jest biblijne. Że to jest w Biblii, to był dla mnie szok, bo uczono mnie, że to jest jakiś dogmat katolicki, że to jest niebiblijne, że to jest część tradycji, a nic bardziej mylnego. Jest masa takich fragmentów, które wskazują, że my możemy się do Jezusa zwrócić jak najbardziej. Nie? Oczywiście, prawda? Jana 14, 14, no, o co poprosicie mnie w moje imię. Co jest nawet w przekładzie tak, interlinearnym Towarzystwa tak, Strażnica. Tak, dokładnie. Kingdom Interlinear Translation. Tak. Międzywierszowy przekład Królestwa. Poza tym, co jest ciekawe bardzo, że Pan Jezus zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, tak, a ja dam wam odpoczynek. I to zaproszenie jest stale aktualne, bo wszyscy jesteśmy nieraz wstrząsani różnymi doświadczeniami życia, szczególnie świadkowie wątpiący. Możecie przyjść bezpośrednio do Pana Jezusa. Zresztą pierwszy list świętego Jana daje takie zrównoważone podejście, bo podaje wspólnota nasza z greckiego koinonia, czyli więź, zjednoczenie jest z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Czyli mamy mieć wspólnotę nie tylko z Ojcem, ale i z Synem. A Księga Objawienia, 5 rozdział, mówi o tym, że oddawana jest cześć najpierw Barankowi i chwała, a później temu, który zasiada na tronie i Barankowi. No Czyli właśnie. Jest oddawana cześć i Ojcu, i Synowi. Tak. I tak to jest w Piśmie Świętym. Samo to już nie powinno dać do myślenia. Tak. Skoro Jezusowi można oddawać cześć i chwałę, to jak On mógłby być aniołem? Przecież to byłoby bałwochwalstwo, prawda? Mi pomogli też badacze Pisma Świętego, o dziwo. Miałem znajome starsze wiekiem badaczki. Udostępniły mi publikacje stare Russella z lat 20. oryginalne wydania amerykańskie po polsku. I Russell pisał o wzywaniu imienia Pana Jezusa ku zbawieniu już w pierwszym tomie Boski Plan Wieków. A poza tym dostałem taką książkę, co kaznodzieja Russell odpowiadał na liczne zadawane jemu pytania, gdzie były zapiski jego wypowiedzi i on mówił, że kiedy modli się do Ojca, zaraz myśli o Synu i zwraca się od razu do Syna. Moje odkrycie jest takie, że aż do lat 50. w literaturze świadków była mowa o oddawaniu czci nie tylko ojcu, ale i synowi. Jay Hess, z którym miałem kontakt, były świadek, który napisał książkę w obronie organizacji już wiele lat temu, w latach 70., który należy do Mensy, takiej organizacji zrzeszającej ludzi o najwyższym ilości inteligencji, ale pokornie przyjął prawdę biblijną. On prowadził badania i wynika z nich, że rzeczywiście aż do lat 50., i to można też polską literaturą dokumentować, była mowa u świadków Jehowy o oddawaniu czci, a nawet o wielbieniu nie tylko Boga Jehowy, ale i Jezusa Chrystusa. Tak, a z biegiem lat to światło nie było coraz jaśniejsze, tylko coraz ciemniejsze się okazuje, nie? Zresztą Ewangelia Jana daje nam wgląd w działalność Ducha Świętego. W 16 rozdziale jest napisane, że On mnie otoczy chwałą. Czyli Duch Święty, tam gdzie naprawdę Duch Boży działa, tam nie jest tylko wywyższony Bóg Ojciec, co jest bardzo ważne, bo nie można pomijać Boga Ojca, ale także Jezus Chrystus. Tak. To może jeszcze takie jeszcze jedno pytanie a propos właśnie takich zagubionych świadków, bo spotkałam się z takimi, ty też pewnie się spotkałeś z takimi świadkami, którzy mówią, ja wiem, że organizacja jest niedoskonała, ja wiem, że tam są niespełnione przepowiednie, z których się wycofano, że to nowe światło, te zazębiające się pokolenia, to mnie też nie przekonuje, ale czy jest jakaś inna, lepsza organizacja? Mi jest... No tutaj jest mi dobrze, ja nie widzę innej lepszej organizacji. Jeżeli nie ta, to gdzie pójdę? Prawda? To jest bardzo częste pytanie świadków Jehowy. Co byś na to odpowiedział?
Więc tak, jeśli chodzi o to, to błąd jest w samym założeniu, ponieważ apostoł Piotr powiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy poznali, uwierzyli, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Chodzi o to, że zanim Chrystus jako Zbawiciel nas postawi gdzieś we wspólnocie chrześcijańskiej, w jakimś konkretnym lokalnym kościele, to musimy przyjść do Niego. A dlaczego musimy przyjść? Pamiętajmy, że z natury jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawiciela, który nas obmyje swoją krwią. Więc zanim Bóg, Ojciec, stanie się naszym Ojcem, musimy przyjść do Zbawiciela. I On już się zatroszczy, jeżeli będziemy Go szczerze szukać, o wspólnotę dla nas. Więc pierw myślmy nie tyle o przyjściu do kolejnej doskonałej organizacji jako alternatywy dla Świadków Jehowy, ale myślmy pierw o zjednoczeniu się z Jezusem Chrystusem. Na tym poziomie wstępnym, bo ostateczne zjednoczenie czeka nas w chwale, prawda, w przyszłości. Tak, bardzo do mnie właśnie trafiły słowa z jednego z Twoich kazań, jak powiedziałeś, że dopóki też nie uporządkuje się sprawy z Chrystusem, to nie zrobi się kroku dalej. I ja wiem, że Biblia bardzo jasno o tym mówi, że w Nim, czyli w Chrystusie, są ukryte wszystkie skarby mądrości. On jest jakby tym kluczem do poznania wszystkiego innego, że dopóki tak naprawdę nie poznamy prawdziwego Chrystusa i do Niego nie przyjdziemy, do tego prawdziwego, biblijnego Chrystusa, to wszystko i to się tak miotamy trochę, jak dzieci przez falę, tam coś usłyszymy, tu coś usłyszymy i nadal tak do końca nie wiemy. I to jest właśnie ważne, to, co powiedziałeś, żeby nie szukać tak od razu może jakiegoś kościoła, społeczności, żeby najpierw iść do Jezusa, czytać Pismo Święte, modlić się o Ducha Świętego, bo kiedy Duch Święty faktycznie przyjdzie, to On nas dalej poprowadzi. Mam takie przekonanie, nie wiem, czy Ty masz takie przekonanie. Jak najbardziej. Ja mam takie przekonanie, jak List do Rzymian mówi, 8 rozdział 14 wersetu, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kiedy ja się jako nawet świadek otworzyłem na Ducha Bożego, już doświadczałem takich rzeczy, a teraz tym bardziej. I mam wiele przygód z Bogiem, gdzie Duch Boży naprawdę prowadzi. I rzeczywiście złączenie się z Chrystusem powoduje to, że On już się zatroszczy. I złączenie się z Bogiem Ojcem. On już poprowadzi, On wskaże nam właściwych ludzi, właściwą drogę. Tylko warunek, musimy przy tym być posłuszni. To jest bardzo ważny warunek. Bo to nie jest tak, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są mu rażąco nieposłuszni. Słowo, że mówi przeciwnie, tym, którzy są mu posłuszni. No dobrze, to już wiemy, jak Twoje odejście z organizacji wyglądało. To może opowiedz nam teraz, jak wygląda Twoja służba teraz, bo Ty, no tak jak mówiliśmy na początku, bardzo dużo zrobiłeś, wydałeś wiele książek, przetłumaczyłeś Kryzys Sumienia, znałeś osobiście Raymonda Franca, byłeś tłumaczem na jego konferencjach, kiedy tutaj dwa razy przyjechał do Polski, ale też właśnie organizujesz takie, czy współorganizujesz takie spotkania dla obecnych i dla byłych świadków Jehowy Apollos. Czy możesz powiedzieć, na czym te spotkania polegają, dlatego że wiele osób pyta, a co to jest, a kto to organizuje, a z jakiej oni są religii? Prawda, gdzieś tam może znowu jest taki lęk w człowieku, a czy oni gdzieś nie będą próbować mnie gdzieś przyciągać, ja nie jestem gotowy i tak dalej. Takie mają właśnie lęki. To czy jest faktycznie się czego bać, żeby przyjechać na taką konferencję? Na początek sprostuję, Raymond Franz był tylko raz, w październiku 2007 roku. To była konferencja w Poznaniu. Także Apollo w zasadzie już wtedy zorganizował pierwszą konferencję, wtedy w 2007 roku, już byliśmy. Więc Apollo z konferencje są takim, można powiedzieć, oswajaniem się z Ewangelią, ze Słowem Bożym, w innym ujęciu niż Towarzystwo Strażnica, bez dwóch klas zbawionych, bez innych rzeczy. I to nie jest agenda jakiegokolwiek kościoła. My należymy do określonych wspólnot, my, którzy współuczestniczymy jako mówcy czy organizatorzy, bądź to zarejestrowanych, bądź jeden z braci należy do domowej wspólnoty, ale po prostu nie narzucamy swoich poglądów. Mamy określoną naukę, bo nie sposób nie wyjaśnić sobie pewnych podstaw wiary, ale po prostu staramy się być wyrozumiali dla osób mających wątpliwości, i one czują się dobrze w naszym towarzystwie,
Poza tym ogromnym atutem jest możliwość poznania się, poznania innych świadków Jehowy, którzy odchodzą z organizacji. Po prostu spędzenia z nimi czasu, wymiany doświadczeń. Tak, bo człowiek czuje się samotny, często tak. Nie ma w ogóle z kim porozmawiać. Można też się tak mile zaskoczyć, że ktoś z naszej miejscowości przyjechał na takie spotkanie, a my go wcześniej nie znaliśmy. Tak jak to miało miejsce teraz, niedawno w Bydgoszczy, że poznałaś Poznałam się z braci siostrą tak, z innych Piły. wierzących z Piły. Także jest to taka możliwość właśnie usłyszenia dobrych wykładów Słowa Bożego, ciekawych świadectw, spędzenia też czasu przy wspólnym posiłku, przy wspólnej rozmowie. Człowiek nie czuje się taki samotny, nie ma się czego obawiać, jak mocno podkreślam, nie jest to coś, co ma na celu pozyskiwać ludzi dla określonego wyznania czy określonego kościoła. Tak. Nie ma też to, co mi się spodobało pierwszy raz, jak byłam. Nie ma czegoś takiego jak jakieś tematy tabu, że ktoś narzuca jakiś sposób myślenia. Tam naprawdę mogą przyjechać różne osoby i wierzące, i niewierzące, z różnymi właśnie pytaniami, wątpliwościami. Nie ma tak jak w organizacji, że człowiek się boi zadać jakieś pytanie, bo ktoś sobie coś pomyśli. Takich sytuacji nie ma, więc to jest na pewno ważne. Jedno takie pytanie, które ja wiele razy dostałam od osób na moim kanale, które się wybudziły już z organizacji i które się pytają, jak wybudzić członka rodziny, tak, na przykład współmałżonka, rodzica, brata, siostrę. W jaki sposób do nich dotrzeć, do takich osób, które są pod bardzo dużym wpływem organizacji? Tak, pierwsza rzecz, którą powiem, to jest taka, która w pierwszym liście apostoła Piotra w trzecim rozdziale dotyczy żon, które mają niewierzących mężów. Tam jest napisane, że można pozyskać kogoś bez słowa poprzez swoje czyste, bogobojne życie. I ja osobiście wierzę w coś takiego, że można zachęcać dobrym przykładem. Znane mi są przykłady, że ktoś ze świadków Jehowy odchodzi od organizacji, zostaje gorliwym chrześcijaninem, ale daje tak dobry przykład, tak zmienia się na lepsze, że współmałżonek po prostu bardzo docenia jego postawę i zaczyna z czasem pytać. Widzi konsekwentne podejście, że to nie jest jakiś wymysł, że to nie jest jakiś wybryk, jakiś kaprys i po prostu jest to postawa konkretna. Odradzałbym szerokie dyskusje, raczej modlitwa, też poproszenie zaufanych osób o modlitwę za współmałżonka, czy członka rodziny, czy przyjaciela. I też na co można wskazać takiej bliskiej osobie? Na przykład na dwa wersety z Księgi Przysłów. 18 rozdział, werset 13. Kto odpowiada, zanim wysłucha, daje dowód głupoty i okrywa się hańbą. I 17 werset. Kto pierwszy broni swojej sprawy, wydaje się sprawiedliwy, dopóki ktoś nie przyjdzie i nie podda go próbie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby wysłuchać drugiej strony debaty. Jeżeli znamy z literatury świadków Jehowy, czy z kongresów, ze zgromadzeń, jedną wersję i reagujemy niechętnie na inną interpretację, to mądrość nakazuje, to na przykładzie badania spraw sądowych, żeby wysłuchać też drugiej strony. Nawet w prawie pogańskiego Rzymu była taka zasada, o której mój tatuś opowiedział mi jako prawnik, wysłuchajmy także drugiej strony. A kiedyś bardzo mądry Nikodem, który na początku bał się opowiedzieć za Panem Jezusem, powiedział do innych dostojników żydowskich coś takiego, właśnie o czym czytamy w rozdziale 7 Ewangelii według świętego Jana, wersecie 51. Czy nasze prawo osądza człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie pozna, jak postępuje? Organizacja świadków trąbi przeciwko odstępcom i jest prawdą, że zdarzają się tacy byli świadkowie, którzy przesadzają z krytycznym podejściem do organizacji świadków.
którzy obok jakichś sprawdzonych rzeczy poruszają niezbyt wiarygodne zagadnienia, którzy są przesadni w tej krytyce, ale są też takie kanały na YouTube i są tacy autorzy, którzy zwracają uwagę na istotne sprawy i trudno wszystkich wrzucać do jednego worka, tak jak to robi ciało kierownicze, odradzając wszelkich kontaktów z alternatywnymi źródłami informacji. Taka kochana nasza siostra Wanda, która była weteranką organizacji w Warszawie, była 50 lat świadkiem Jehowy około, ona aż była troszkę rozdrażniona, że ciągle się tak trąbi przeciw temu internetowi i poprosiła swoją córkę: Dorotko, znajdź coś tam, bo ciągle mówią, żeby tego nie oglądać. Może tam jednak jest coś dobrego. I tak się zainteresowała i oczywiście odcedziła materiały nieżyczliwe świadkom jako ludziom, skrajne, niezdrowe, ale w ten sposób nawiązała kontakt i z bratem Tadeuszem Pogłęskim, który potem przekazał odwiedziny u niej mnie, ją odwiedzałem, moja żona się z nią zaprzyjaźniła i to była wspaniała chrześcijanka aż do końca swoich dni, bardzo oddana Bogu osoba, mądra i duchowo i można powiedzieć życiowo, i sama miała rozeznanie, co z materiałów mówiących o świadkach jest zdrowe, biblijne i budujące, a co jest zwykłą taką trucizną, taką, tylko takim waleniem młotem po głowie, tak, czy coś takiego. Ja widziałam świadectwo tej siostry, nawet wrzucę pod naszym filmem, bo ona tam siedzi chyba obok ciebie. Tak, to była nasza serdeczna przyjaciółka. Tak, takie ciepło od niej emanowało i bardzo mi się podobało. Jej krótkie, ale takie bardzo mocne świadectwo i taki duch takiego, tutaj może użyję złego słowa, buntu, ale w takim pozytywnym sensie, że tak słyszy cały czas, żeby tych odstępców nie słuchać, nie słuchać. To, co się takie podejrzane wydawało, nie? Że taka niezgoda na jakąś ewentualną niesprawiedliwość. Właśnie, jeżeli ktoś tak cię, to tak znamy z czasów pewnie takich komunistycznych, reżimowych, że czegoś nie wolno czytać, czegoś nie wolno słuchać. Albo do wyboru jest tylko jedna opcja, czyli nie ma wyboru w ogóle. No właśnie, to jakby powinniśmy mieć świadomość tego, że prawda zawsze się obroni, że wszystko, tak jak powiedziałeś, trzeba też zrobić taki odsiew, nie? Ja na przykład czytając Kryzys Sumienia bardzo sprawdzałam wszystko, bo niektóre tutaj rzeczy, które są, jakieś artykuły, no mówię, no to jest niemożliwe, żeby świadkowie coś takiego wydali, i sprawdzałam na JW.org. Wiele polskich publikacji było wycofanych, ale angielskie wciąż są, więc trzeba po prostu sprawdzać informacje przede wszystkim ze Słowem Bożym, ale no tak, nie być takim też właśnie naiwnym, tylko wszystko sprawdzać. Tak, i do tego zachęcajmy tych naszych bliskich, żeby zbadali te zmiany świateł i tak dalej. Książka Zmienna nauki Świadków Jehowy, którą napisał mój kolega Włodek Bednarski, a ja po prostu mu w tym pomogłem. Ona zawiera liczne informacje o zmianach nauki, można to sprawdzić. Tym bardziej, że można powiedzieć, że biblioteczka Towarzystwa Strażnica na płytach i tę, którą można wgrać sobie na komputer, już sięga do wcześniejszych strażnic, nawet z lat 60., więc wiele rzeczy można sobie sprawdzić, zbadać. Dobrze w tym wszystkim zachować taki spokój i zachęcać tych naszych bliskich, żeby się zastanowili, czy na pewno chodzimy właściwą drogą, bo weźmy przykład też naszego psalmisty Dawida, który mimo że był sługą Bożym, miał pewną niejasność i dobrze takie niejasności sobie wyjaśnić. Psalmie 139 psalmista pyta, prosi właściwie Boga: Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą. Poprowadź mnie swą drogą odwieczną. Jest takie pytanie, czy na pewno idę właściwą drogą, bo nie chcielibyśmy się zdarzyć w przyszłości z jakąś bolesną rzeczywistością, że nadaremno biegliśmy, jak powiedział kiedyś apostoł Paweł, miał też taką obawę i dlatego pojechał do Jerozolimy zapytać apostołów, czy na pewno głosi czystą Ewangelię, i okazało się, że tak. I oni głosili Ewangelię łaski Bożej, i on. Tak, ale przez 3 lata po swoim nawróceniu nie miał z nimi żadnego... Tak, kontaktu, nie? Tak, Bóg go prowadził i my doświadczamy tego, że ludzie z różnych stron kraju i świata są prowadzeni przez Ducha Bożego do tych samych praw biblijnych.
tych podstawowych. Tak. Bracie, czy chcesz zrobić jakąś krótką przerwę, czy możemy rozmawiać dalej? Jeżeli sprzęt pozwala, to tak. Okej, to super. Bo w sumie idąc tym tokiem, właśnie jak wybudzić kogoś z rodziny, to bym zadała podobne pytania, ale może w trochę innym tonie, takie bardziej dla chrześcijan. Jak skutecznie dotrzeć do świadków Jehowy z Ewangelią? No bo widzimy ich na ulicach, stoją przy wózkach, są chętni, są otwarci na taką rozmowę. I w jaki sposób do takiego świadka dotrzeć? Jak się zachować? Czy na pewno odradzam poruszanie pewnych tematów? Niedobrze zaczynać rozmów od najtrudniejszych kwestii, jak właśnie głębokie sprawy teologiczne, jak trójjedyność Boga, czy powiedzmy dusza nieśmiertelna, czy piekło. To są tematy nie do ogłoszenia świadkom Jehowy. To samemu trzeba też dobrze je przemyśleć i zbadać. Natomiast co bym radził? Zacząć od łatwiejszych rzeczy, przejść do trudniejszych. Na przykład zadać pytanie, czy ma pan przekonanie albo pani, że jest dzieckiem Bożym? Czy wie pani, gdyby zdarzyło się pani zachorować, powiedzmy, że ma pani tę pewność, gdzie pani pójdzie, ewentualnie nie życzę tego, po śmierci? Prawda? Świadek pewnie odpowie, no nie wiem tego na 100%, ale mam nadzieję, że Bóg mnie wzbudzi do życia w raju. Tak, na pewno tak odpowie. To jest jedno. Warto tak pytać pod kątem tego, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Warto też nawiązać do Ewangelii Jana. To, o tych dzieciach Bożych to mówili z do Rzymian 8, rozdział 14 do 17 wersetu. Ale jest też dobry tekst Rozmowa Chrystusa z Nikodemem. To był człowiek religijny. Według dokładnych badań on był głównym nauczycielem w Izraelu w tym czasie, a mimo to nie miał poznania duchowego, bo nie przeżył narodzenia z góry albo narodzenia na nowo. Więc można też temat nowego narodzenia poruszyć ze świadkami, wskazując, że nie jest to opcja, ale konieczność, bo nie można ani wejść do Królestwa Bożego bez tego, ani ujrzeć Królestwa Bożego, czyli nie można być po prostu bez nowego narodzenia zbawionym, krótko mówiąc. Tak. Tak by wynikało z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Także warto ten temat poruszyć. Można też poruszyć kwestię powtórnego przyjścia Chrystusa. To nie jest taki trudny temat, że będzie widzialny i słyszalny i publiczny. Trzy Ewangelie synoptyczne, Mateusza 24 rozdział, Łukasza 21 i Marka 13, wszystkie jednogłośnie mówią, że ujrzą przychodzącego Syna Człowieczego z wielką mocą i chwałą. Chrystus przyjdzie widzialnie, publicznie, słyszalnie. To jest też dobry temat do rozmowy ze świadkiem Jehowy z takich prostszych. Więc to się niewątpliwie nadaje. Ale na pewno kwestia transfuzji krwi odpada. Kwestia służby wojskowej. To nie są tematy na pierwszą pierwszej rozmowę. Wagi też. Tak, tak. I pierwszej wagi. Czy krzyż i pal. Nie warto się spierać też w kwestii krzyża i pala. Naprawdę to jest nieowocne. Tak, tym bardziej, że te wszystkie właśnie te rzeczy się klarują później, nie? Więc no tak, to są bardzo dobre rady. Poza tym dzieje apostolskie warto przytoczyć. Niedobrze jest odżegnywać się od imienia Bożego. Trzeba mieć szacunek dla imienia Bożego, dla imienia Jahwe, czy też w formie Jehowa, jak świadkowie Jehowy używają. Natomiast warto podkreślić, że imię Jehoszua, czyli Jezus, tak, z greckiego, nie jest konkurencją dla imienia Boga Jahwe, ale jest zgodne z nim i Pan Jezus nie jest konkurentem ani rywalem dla Boga, ale jego imię znaczy Jahwe lub Jehowa jest zbawieniem. I Dzieje Apostolskie 4 rozdział 10 do 12 wersetu warto świadkom przytoczyć, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, którym możemy być zbawieni. Tak. Właśnie, a chodzi o imię Jezusa Chrystusa z kontekstu. Więc warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście musimy sami zachowywać taką równowagę, żeby nie wdawać się w jakieś polemiki. I trzeba też wyczuwać, czy dany świadek jest skłonny do rozmowy, do zastanowienia, czy nie. I po prostu nie ciągnąć tematu na siłę, nic nie narzucać. I w razie czego też wycofać się, jeżeli widać taką jakąś niechęć. Także,
Ale siać warto, co widać na moim przykładzie, że zasiali mi kiedyś ludzie pewne prawdy. Wydawałem się niepodatny, ale gdzieś tam w sercu to zostało. To zawsze tak, to zawsze Tak. zostaje i się w tych odpowiednich momentach przypomina. No, ta rozmowa Jezusa Chrystusa z Nikodemem, kiedy ja ją przeczytałam, to w pierwszej chwili w ogóle byłam w szoku, bo nigdy wcześniej nie czytałam tych Tak. słów, nie słyszałam ich na zebraniu, No nie właśnie. rozumiałam ich, że tutaj wiatr wieje tam, gdzie chce. Taka byłam, co to w ogóle jest, o co tutaj w ogóle chodzi? Tak. Ale w odpowiednim czasie Bóg to wyjaśni i to wszystko wróci, to wszystko przyjdzie i Bóg to wyjaśni. Okej. Może zapytam tak. Ponieważ organizacja od jakiegoś czasu przechodzi przez takie dość rewolucyjne zmiany, takie na początku doktrynalne, że tutaj w czasie wielkiego ucisku jeszcze będzie szansa na powrót do organizacji osób, które się odłączyły, czy też osób, które nie uwierzyły w organizację, będą mogły do niej wejść, czy też takie sprawy stricte organizacyjne, czyli te godziny, brak raportowania godzin, teraz mężczyźni mogą mieć zarost, to są takie rewolucyjne zmiany. I jak Twoim zdaniem, jakie są powody tych zmian i czy to w jakiś sposób wpłynie na to, że więcej osób czy zostanie w tej organizacji, czy zacznie się zastanawiać i może wyjdzie? Jakie masz przemyślenia na ten temat? Czy generalnie uważam mimo wszystko, że te zmiany jednak są dość kosmetyczne w porównaniu z tym, co powinno być. Na pewno one zachęcą tych świadków Jehowy, którzy oczekiwaliby nieco złagodzenia stanowiska, bardziej ludzkiego podejścia. Wydaje się też, że zwykli głosiciele, tak zwani, są już bardziej czasem wyrozumiali i trochę bardziej otwarci, przynajmniej niektórzy. Także takie łagodzenie tego ostrza poglądów organizacyjnych może niektórych zachęcić, żeby tam jednak pozostać. Stwierdzą, no kto wie, może za jakiś czas przyjdą dalsze zmiany, ale osobiście mam takie przekonanie, że te zmiany nie sięgają do fundamentów. Na przykład fundamentu, jakim jest 1914 rok i przekonanie, że kilka lat po tym roku Chrystus odrzucił wszystkie wyznania jako Babilon Wielki, a uznał tylko Świadków Jehowy. Wtedy jeszcze badacze Pisma Świętego. Więc takie rzeczy bardzo wątpliwe, żeby zostały odrzucone. I przekonanie jednak, że Świadkowie Jehowy są jedyną prawdziwą religią, bo to najnowsze światło, które wygłaszał Jeffrey Jackson na właśnie tej konferencji statutowej, zgromadzeniu statutowym, jedynie zakłada, że wykluczeni będą mieli szansę jednak przyłączyć się znowu, ale do tej znowu No organizacji. tak. Więc nie ma tu mowy o jakimś zbawieniu w innych wspólnotach. Za moich czasów było modne powiedzenie wśród niektórych świadków Jehowy, że najgorszy świadek jest lepszy od najlepszego z innego kościoła, Tak, to człowieka, słyszałam też to. najlepszego ze świata. Więc nadal pozostaje to przekonanie o własnej wyjątkowości, którą się buduje na podstawie kilku specyficznych doktryn. I wątpliwe, żeby autorytet ciała kierowniczego został w jakiś sposób osłabiony, żeby jakby Biblia stała się ważniejsza od strażnicy. W to śmiem wątpić. Okej, okay. No tak, to są takie zmiany, które bardziej wpływają pewnie na takie życie Świadków Jehowy, nie? Że nie muszą, że będą mieć pewnie więcej czasu, bo nie będą tyle czasu poświęcać na to głoszenie. I to takie bardziej praktyczne strony, ale nie uderzające faktycznie w te fundamenty prawdy biblijnej. Tak, patrzę na moje pytania. Czy coś tutaj jeszcze mam takiego, o co chciałabym Ciebie zapytać? No na pewno zachęcamy, to już powiedziałaś, do tego, żeby czytać Biblię w innym przekładzie niż przekład Nowego Świata. Ty napisałeś bardzo fajny artykuł na temat przekładu Nowego Świata, taką krytyczną analizę tego przekładu. Bardzo mi ten artykuł, pamiętam, pomógł. Więc za to naprawdę jestem wdzięczna. No tak, może od siebie powiem, bo już tak nie mam na tę chwilę więcej pytań, ale no powiem, że twoje wykłady
na temat boskości Chrystusa były nieocenioną pomocą w tym, żebym dostrzegła, kim Jezus naprawdę jest. I od tego wszystko się zaczęło, od tego się zaczęło moje nawrócenie. Ale jestem jedną z tych osób, które miały bardzo silną blokadę przed w ogóle przyjęciem Jezusa jako Boga. Byłam wychowana w prawdzie, najbardziej zagorzałą antytrynitarką, jaką znam. Wpadałam we wściekłość, jak ktoś mi mówił, że ja nie jestem chrześcijanką, bo nie wierzę w prawdziwego Jezusa. Bardzo się broniłam przed tym, ale no, jestem wdzięczna za to, że właśnie takie osoby jak ty są i potrafią bardzo tak akademicko podejść, bo świadek wydaje mi się, że to bardzo ceni. Tego jest uczony, takiego badania Pisma Świętego i ma do Pisma Świętego autorytet. I na tym warto budować, właśnie na podstawie Pisma Świętego pokazywać, wyjaśniać, zwracać uwagę na fragmenty, które pokazują Chrystusa w zupełnie innym świetle niż organizacja. Tu chciałbym dodać, że my w ramach służby Apollos mamy zaprzyjaźnionych braci i siostry byłych świadków Jehowych, którzy już nawrócili się do Jezusa Chrystusa, poznali Boga jako Ojca, a na przykład nie rozumieją kwestii Ducha Świętego czy innych pokrewnych rzeczy. I my tu odróżniamy osoby, które w jakiś sposób lubią się spierać, debatować, od tych, które są rzeczywiście pokorne, przyznają, że czegoś nie rozumieją, nie zagłębiają się w to. Także mamy wielkie, że tak powiem, takie zrozumienie, miłosierdzie, bo wiemy, jak to jest po wyjściu od świadków. Człowiek nie wie, w jakim kierunku się udać, co zrobić. I okazujemy taką cierpliwość tym osobom i zrozumienie, że nie jest to takie łatwe. Oczywiście nie jesteśmy doskonali w tym wszystkim, ale właśnie mamy takich zaprzyjaźnione rodziny też, które jeszcze pewnych rzeczy nie poznały, ale właśnie dlatego staramy się wyjść naprzeciw. Też jest strona Apollos na Facebooku, gdzie od czasu do czasu jakiś artykuł, przynajmniej raz w tygodniu wpływa jakiś wykład. Też korzystamy z wykładów kaznodziejów i różnych wyznań, którzy dobrze pewne rzeczy robią. Jesteśmy też otwarci na krytykę, jeśli jakiś materiał jest słabszy. Tutaj wycofaliśmy niektóre materiały, także po prostu to jest taka służba, bym powiedział, poza naszymi normalnymi obowiązkami, gdzie mamy rodziny, mamy bliskich, o których mamy się troszczyć. I tutaj dodatkowo to robimy z takiego poczucia długu, tak jak apostoł Paweł czuł się dłużnikiem wobec swoich ziomków i każdego bliźniego, który nie znał Ewangelii, tak my czujemy się dłużnikami wobec naszych dawnych braci i sióstr, żeby im przekazać tę czystą Ewangelię, która daje takie ukojenie, daje taki pokój. Zdecydowanie, świadek Jehowy bardzo potrzebuje tego ukojenia, które jest tylko w Chrystusie, bo jest często właśnie przeciążony nadmiarem obowiązków. Sam jako starszy, jako jedyny starszy byłeś bardzo pewnie zajęty, a do tego jeszcze no, świadek nie zna prawdziwej Ewangelii, która daje to, która daje, no, która jest, tak, która jest takim, jak to Jezus Chrystus powiedział, jest taką wodą życia, czymś takim, co odżywia. Człowiek ma zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inaczej patrzy na ludzi, bez takiego osądzania, oceniania. Zyskuje taki skalisty fundament. Tu chciałbym też rzecz psychologiczną poruszyć. No, jest taki problem. Czasami nie potrafimy przyjąć prawdy sami o sobie. Spotykałem się jako starszy zboru i świadek, brat w organizacji, że niektóre osoby bały się prawdy same o sobie. Próbowały się przedstawić w lepszym świetle. Muszę powiedzieć, że i ja bałem się trochę prawdy o sobie. Kiedy doświadczyłem łaski Bożej, miłosierdzia Bożego, tej niezasłużonej Bożej przychylności, że Bóg mnie miłuje, że tuż z wami, ktoś przeciwko nam, jeśli Bóg jest z nami, że ktoś będzie oskarżał wybranych Bożych. To kiedy zrozumiałem, że ten Bóg, który jest przeciwny wszelkiemu grzechowi i złu, przyjmuje mnie jako swoje dziecko z miłości i z łaski. I każdego, ja nie jestem lepszy od innych, może i gorszy od innych, bardzo możliwe, ale przyjmuje każdego, kto z wiarą się uchwyci Zbawiciela, którego dał, to prawda o nas samych nas nie niszczy, bo my jesteśmy pod łaską. My jesteśmy w stanie inaczej, przyjmując całą prawdę Słowa Bożego, całą prawdę Ewangelii, spojrzeć na siebie. Znamy swoje lepsze strony, znamy swoje gorsze strony, ale ta wiedza nas nie zabija,
bo wiemy, że Bóg nas umiłował i nas przyjął. I choćby ktoś nas odrzucił z ludzi, tak jak niektórzy może słuchacze tu się obawiają, że rodzina ich odrzuci, czy przyjaciele, to jeżeli zwiążemy się tak blisko z Bogiem, to ani krzywda ludzka nas nie zniszczy, ani po prostu nie zniszczy nas to, że wiemy o naszych słabościach, nie będziemy się nimi załamywać. Będziemy uczciwie prosić o łaskę Bożą, o Ducha Świętego, żeby pokonał w nas ludzką słabość, jeśli takie mamy. Ale właśnie bardzo ważne jest to nawrócenie, to zwrócenie się radykalne ku Bogu przez Chrystusa i wtedy Bóg daje Ducha Świętego, który pokonuje w nas te ludzkie słabości i wiedza o nas samych, nawet o naszych jakichś gorszych stronach, nas nie niszczy, bo wiemy, że Bóg nas ukochał, nas przyjmuje, nas akceptuje i to nas pociesza, że jest z nami i nawet trudne doświadczenia życiowe nie są dla nas, powiedzmy, całkowicie druzgoczące. Owszem, przygnębią nas na jakiś czas, ale wychodzimy z nich, bo Bóg jest z nami. To jest chyba idealne podsumowanie. Przypomina mi się właśnie teraz, jak o tym mówisz, modlitwa faryzeusza i modlitwa grzesznika. Faryzeusz wymienia swoje zasługi, mówi o tym, jak jest, ile to daje dla biednych, jaki to jest zasłużony w oczach Boga, a ten grzesznik tylko się uderza w piersi i mówi przebacz mi, nie? Ojcze, i ta właśnie wiedza o nas samych jest taka bardzo uwalniająca i taka, Bóg chce, żebyśmy byli tacy właśnie autentyczni przed Nim, żebyśmy nikogo nie udawali. Także jeszcze powiem dla tych świadków Jehowy, którzy trochę mają obawy. Przebogate jest Słowo Boże. Warto na nowo je czytać z otwartym umysłem, z modlitwą. I Bóg jest miłośnikiem wielkim człowieka. Kocha człowieka i pragnie jego największego dobra, największego rozkwitu i szczęścia. I On jest absolutnie dobry. Nie dajcie się przekonać tym byłym świadkom Jehowy, którzy zwątpili w dobroć Boga i w Jego szlachetność i świętość. Zawierzmy Wszechmogącemu Bogu i Jego Synowi i uwierzmy w to, że On naprawdę umiłował ludzki świat, że dał swojego jedynego Syna za nasze grzechy, abyśmy mieli życie wieczne. Bardzo dziękuję, bracie Szymonie, za Twoją historię i za wszystkie Twoje przemyślenia. Myślę, że bardzo cenne, myślę, że bardzo pomocne dla wielu osób. Także mogę jeszcze coś dodać? Oczywiście. Ja kocham świadków Jehowy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Często śnią mi się moi dawni przyjaciele, jak znowu z nimi spożywam posiłek, spędzam z nimi czas. I mam nadzieję, że choć z niektórymi z nich spotkam się przy stole z oblubieńcem Panem Jezusem w Królestwie Bożym. To jest piękne. To jest piękne. I właśnie to jest ważne, żeby modlić się czasami zamiast takich długich dysput, które często nic nie wnoszą, lepiej się po prostu pomodlić, tak jak za Ciebie się modlono, tak jak za mnie się modlono. I wierzyć, że po prostu Bóg zadziała w odpowiednim dla siebie czasie. Tak, w końcu to On zbawia. My siejemy, a Bóg daje wzrost. Tak, dokładnie. Super. Bardzo dziękuję, bracie Szymonie. Dziękuję za zaproszenie.